Biała. Dziękuję, Mamro Diavol, dzięki. Czy założę rodzinę z dziewczynką? Nie, to jest dziewczynka. Jak ja mam z nią rodzinę założyć? Może być moją, nie wiem, no... siostrą młodszą, co najwyżej przybraną z klatki. Dziękuję, leniwko. Ale ona ma 1000 lat, a ja tego nie wiem. No, w każdym razie, jeśli chodzi o... poświęcenie tej dziewczynki, to ta dziewczynka jest w menu tutaj. No nie umieszczaliby jej, gdyby to była jakaś losowa, nic nieznacząca babka. Myślę, że ona ma jakiś wpływ i może potem coś zmienić. Kontynuuj. Save'a zbyt dużego nie ma. Ale pewnie i tak będzie wyglądało to podobnie jak wczoraj. Rolujemy itemy do momentu, aż się dostaniesz. Kurwa, jak... głośno. Teraz już wiem, jak wyminąć te... mopki, które tam były. Nie walcząc z psami. Przeszukujesz beczkę, znajdujesz ser. Dobrze, żarcie jest dużo potrzebnego. Znajdujesz 2 jajka. Wczoraj był nawet gitrun, ale okazało się, że była jakaś infekcja. I ta infekcja... o, papka na niedźwiedzie, git. Ta infekcja uwaliła mi chyba... Nie wiem, czy kończynę mi uwaliła? Chyba nie kończyny, tylko zatruło wszystko. 12 srebrników. Zgniły pomidor. Żelazna strzała. Dobra, tyle. W końcu nic nie ma. Chociaż w mrok. Z armora nic nie znalazłem. Jedynie ta pułapka na niedźwiedzie, ale nie ma kompletnie powodu żadnego, żeby bić się z tymi psami. One nic nie dają i tylko mi HP mocno zjeżdża. Szczęśliwa moneta. O, pierwsza znalazłem to, co to jest. Szczęśliwych monet można użyć w ciężkich sytuacjach. Przytrzymaj shift przy rzucie, aby zwiększyć szansę. A, to o tym widz pisał. Jeszcze tego nie znalazłem, a on już mówił, żeby shift trzymać. To jest item, który sprawia ci, że możesz shift trzymać, masz pewnie większe szanse, że coś ci siądzie. A ten run wczoraj był super, bo dostałem i golem, wszystko dostałem. Miałem i golema, wszystkie orzeł reszka siadły. Spleśniały chleb. I nie zauważyłem, że jest infekcja. A żeby zapobiec infekcji, to trzeba sobie odciąć... albo nogę. Prymitywny, co mówisz? Primitywny strój enny, 3 jajeczka, no i super. Na półkach leżą szklana fiolka, gites. Puste wiadro, w beczce suszone grzyby. Trzeba się też niejako tak ospieszyć, ale no sprawnie to przechodzi, bo im dłużej się guzdram, tym bardziej mi żarcie spada. I pochodnie tracę. Biała fiolka. A biała fiolka do czego jest, to nie wiem. Biała fiolka. Fiolka pełna płynu o białej barwie. Działa jako antidotum na zatrucia. No dobra. To już wiem. To nie jest to, co myślisz. Tutaj ostrożnie, bo jest strażnik. Tylko jak nie będę miał czerwonej fiolki, to bez czerwonej fiolki... nie ściszył mi się mikrofon? Halo? Już sprawdzam. Mikrofon. Nie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nie, no jest głośno. Tylko gra też jest głośno. Trzeba się przechczmyknąć obok niego. To jest gwałciciel. Jak będzie encounter z nim, to zobaczycie, że ma wielką trzecią nogę. A ja mam... moja postać ma coś takiego, coś nazywa erotofobia. Czyli, że strach przed genitaliami. Niby. No i trzeba czekać, aż zawróci teraz. Dziewczynka też ma jakąś fobię, tylko nie pamiętam jaką.
ciszej niż zwykle. Niemożliwe. Nic się nie zmieniło. Gra jest głośno. I jak wy sobie próbujecie przyciszyć, bo gra dla was jest za głośno, to ścisza się też, no, dźwięk słów. Przeszukaj. Orzeł, reszka. Reszka. No i orzeł. Chuj. A znalazłem ostatnio fajną książkę, która sprawia, że movement speed jest jakiś popieprzony. Przeszukaj. Orzeł. Reszka. Ja pierdolę. Dobry rund się szykuje. Atrapa książki. 2-2 źle. Siemano Witek, zajebisty Siema. Streamek, prawie cię nie słychać, ale za to te psy słychać tak, że aż sąsiad przyszedł zobaczyć, co robi mój pies. Ale czekaj, jak nie słychać, halo, 1, 2, 3. Mój pies. Ale czekaj, jak nie słychać, halo, 1, 2, 3. Kurwa, przecież jest głośno. Jest normalnie, jak nie słychać. Jest tu coś? Właśnie, czy mam pustą fiolkę, czy nie mam? Zebrałem pustą fiolkę? Coś mi szklaną fiolkę jakoś. Szklana fiolka jest. To do szklanej fiolki mogę tą czarną substancję załadować. Ze ściany wylewa się czarny płyn. Zlej do fiolki. I wydaje mi się, że ten czarny płyn może przeżreć tą klatkę i dziewczynkę mogę wziąć. Ale jak te psy szczekają, to szklanka się część na biurku, a mi bębenki się częsą. Ale to te psy nie szczekają często. Teraz będzie git. Zedrzyj flagę, git. Tutaj jest za każdym razem coś innego, więc trzeba patrzeć. Na stole leży mapa przedstawiająca rozmieszczenie jednostek wojskowych. Pośród innych dokumentów w papierku znajdujesz rozkazy kapitana. Znajdujesz też 4 pudełka zapałek. Okej. Okay. Tutaj coś jest? Nauki o Sylwian. A, Sylwian to była ta bogini, która była boginią miłości, delikatnie mówiąc. Zaraz przeczytamy o niej. O, cholera jasna. No, to ona. Sylwian jest boginią miłości, pożądania i kreacji. Stworzyła mężczyzn i kobiet u zarania... mężczyzn i kobiety u zarania dziejów. Od samego początku wielce kochała swoje dzieci. Z czasem jej miłość przybrała bardziej obsesyjną formę i próbowała coraz to bardziej prowadzić swoje dzieci. Gdy uświadomiła sobie, że jej dzieci nigdy nie będą mogły odwzajemnić tej samej miłości, jej miłość przybrała bardziej chorą formę. Sylwian zaczęła kształtować ludzkość bardziej ku jej upodobaniom i bardziej na swoje podobieństwo dzięki jej darowi dla ludzkości, magii miłości, znanej też jako magia kwiatów. I przez krótki okres starożytnej historii ludzkość zapadła w szał rozkoszy cielesnych. Wielka synchroniczna masa morze nagich ludzi w środku stosunku pulsowało i marnowało swoje coś tam. Po dziś dzień istnieją kulty oddane Sylwian, choć wielu wierzy, że dawno temu opuściła ludzkość. Dobra, jest ta dziewczynka tu. Enter. W klatce jest zamknięta mała dziewczynka, chowa przed tobą twarz. Co chcesz zrobić? Otwórz klatkę. Klatka jest zamknięta. Potrzebowałbym czerwonej fiolki, żeby przepaliło te rury. Płaczę. Hip hip. Wszystko w porządku? No, ona nie będzie gadała ze mną. Ale jest szansa, że w tej skrzynce byłaby fiolka. Tylko będzie infekcja, jak mnie ten zombiek zarazi. I może prowadzić ona do zgonu. Może tutaj gdzieś znajdę? Kałamasz. A po co mi kałamasz? O co chodzi w tej grze? Nie wiem, bo jestem w pierwszych 10 minutach tej gry i dalej nie udało mi się przejść przez kilka godzin ostatnich wczoraj. Bo jest ciężka dosyć. Jeszcze jastrzębie pióro idealnie nadaje się do pisania. Można pisać piwo. Jagody. Nic tu nie ma. Witek, ja wiem, że na POE pewnie widzowie prosili, żebyś przyciszył mikro, żeby ich nie budzić, ale opamiętaj się, więcej rozumiem z ruchu ust niż przez uszy. Halo, naprawisz? Nie. Ja kurwa nie wiem. Serio, jak? Przecież ty... Jedni słyszą dobrze, drudzy... Dobra, wezmę to... Chwilka... Ale to musiałbym grę przyciszyć. Mikrofon nie dam głośniej. Już będą przez stery. O, teraz trochę dudni, przyznam.
Master Volume 80%. Zaczynam być głodny. Teraz jak sobie podgłośnicie, powinno być git. Odpal poe, tam wszystko jest dobrze ustawione. Prawda, akurat. A, to jest dalej ten gwałciciel, tylko czegoś tu strzeże innego w sumie. Ale nie da rady go pokonać. Chyba. Jeszcze nie próbowałem z nim stanąć jeden na jeden, mając full HP. Nie, mi się nie podoba, jak jest tak kurwa cicho ta gra. Lubię, jak jest za głośno nawet troszkę. Jakoś tak lepiej jest. Dobrze, Anonim, dobrze. Co robisz? Gram w Hunger. Daj na 90. Wracamy do 100. Mogę ten mikrofon wam podgłośnić na tą grę ewentualnie, jak chcecie ciszej oglądać. Chwileczka. Dobra, teraz powinno być głośniej. Halo? Jest głośniej? Bez różnicy. Nie, no musi być różnica. Wypadałoby go zabić w skrzynce, może być coś OP. Wtrapa go? O kurwa! Mądrze. Faktycznie, ty. Mam coś takiego, co się nazywa pułapka na niedźwiedzie. I pyk. No chodź, maleńki. Ja pierdolę. Pal go. I teraz pytanie, czy w łeb, czy... Czy w co? Może ręce, żeby mnie nie zaraził. Ale i tak zdążę zarazić. Bo możliwe, że on jest na hita. Jak wpadł w tego trapa. W łeb go uderzy. Tylko żeby trafił. Weak. O ja pierdolę. I już jest infekcja. Już infekcja. Już muszę sobie odciąć kończyny. Nie wiem, co z tego, że wpadł w tego trapa, to nic nie daje. ...271. Czym on atakuje? Co chcesz zrobić z ciałem? Przeszukaj. Nic nie ma cennego. Pobi. Uderzasz w jego kościste ciało. Natomiast jest tu jakaś ikonka, która nie wiem co robi dokładnie, ale coś złego. Nie mogę przeczytać opisu tego nawet. Co to jest? Czy to jest krwawienie? Ale wydaje mi się, że to jest infekcja i trzeba by sobie uciąć łapę. Tylko żeby uciąć łapę, to trzeba znaleźć ten... piłę. Solidna skrzynia nie wygląda na zamkniętą. Otwórz. O Jezus. To jest gra o Baxtonie, czy Tomaszu Hic, czy o stół. Ec powiedzie na chatę i będzie jo nie chciał, ale Boże, ureszka. Samobieżny z Płocka będzie bezlitosny. Reszka. Jest, chyba. Kurwa! Co? Biała fiolka. Antidotum na zatrucia, ale to nie jest zatrucie, to jest infekcja. To jest chyba co innego, generalnie. Tak mi się wydaje. Trzeba coś zjeść. Biała fiolka nie zadziała. Jajo. 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 A płótno? Płótno jest na krwawienie. Więc też nic nie da rady. Okaż miłość. A jak okaże miłość w sumie bez drugiej osoby, co się wydarzy? Nie masz z kim okazać miłości poza samym sobą. Kochanie siebie nie da skutków na kole rytualnym. A szkoda. A ofiara? Nie masz nikogo do złożenia w ofierze. No dziewczynkę musiałbym wziąć, ogarnąć jakoś. Ile mam HP swoją drogą? HP mam 61. Mógłbym healnąć się.
81. Trzeba jak najszybciej znaleźć coś, żeby sobie uciąć... Żeby sobie uciąć kończynę. Albo się wyleczyć z tego. Tutejsza mgła nosi ten sam smród. W sumie ten run i tak już taki średnio wygląda. Może by spróbować wziąć... do studni zeskoczyć? Może tam coś znajdę? Ale zanim do studni przeskoczę, to... Co to? Patyk. Znajdujesz patyk. Ty, tam coś jest, pa. Coś się tu rusza. Robaczek, a ja z robac... O. Dzięki władzy nad insektami słyszysz szepty. Mistrzu, w mym zgniłym domu było coś świecącego. W zgniłym domu było coś świecącego. Ta ikonka to infekcja ręki. PZDR. PZDR. Znajdujesz ser. Zgniłe jajo. W zgniłym domu było coś świecącego. Nie wiem, co jest zgniłym domem. Może jeszcze da się stąd uciec. Tu jest ten kapłan pojebany. Zapalasz pochodnie. Ale póki co to chcę... Co to... A, sralnik. Tu już nie byłem. Znaczy byłem, ale nie spodziewałem. Sralnik? Leży tu zakrwawiona dziura wychodkowa. Jest na tyle duża, że możesz się w niej zmieścić. Spójrz. Nie widzisz nic poza ciemnością. Zapach jest za to jest okropny. To jest... Pachnie jak śmierć, krew, gówno i sperma. Wszystko w jednym. Boże święty. Obrzydlistwo jebane. Skacz? Sam se skacz. Czekaj, ja muszę znaleźć coś na infekcję, bo zaraz będzie koniec runa. Przeszukujesz skrzynię. Pochodnia. Dwa jaja. No i kapłani, tylko kurde. Nie wiem, przeszukujesz skrzynię. Kałamasz. O, tu są jakieś narzędzia. Wygląda jak jakiś pokój tortur. No i tu jest gwałciciel. A to? Co to? Ludzka hydra, głodni jesteśmy. Przynieś nam żarcie, człowieku. Co jadasz? Zgniłe mięso, a tak się składa, że... Oczywiście, że ludzi. Przynieś nam ofiary. Ale dziewczynka nie da rady, żeby wszystko naraz z nią. Dziewczynkę mogę poświęcić, jedynie poza tym nie chcę. To jest... Ona mi towarzyszy. Jak się dostać do tego pokoiku po prawo? Nie poświęcę dziewczynki, ona jest ze mną. O kurwa. Trzeba by było go pokonać. Jeszcze sprawdźmy jedną odnogę, co mam. Czas nagli, zaraz będzie koniec. Mam ostatnie chwile, żeby znaleźć piłę, żeby sobie odciąć łapę. Przegniła beczka, nic tu nie ma, tam też nic nie ma. Dużo regałów, ale na regałach nie znajdę to, czego chcę. To? Błękitna fiolka, podchwila. Zgniły pomidor. Skórzany hełm, o. To fajne. Podnosi mi obronę z 21 do 31. Hełm wykonany ze skóry, nie pasuje zbyt dobrze, jest to rozmiar za duży. Może być. Defik zawsze fajny. Skórzany hełm uratuje przed infekcją. No nie, nie, nie uratuje. Zaraz może się run zakończyć. Dlatego nie czytam. O! Tak jakby coś tam było ukrytego za tym. Atrapa regału, żadna z tych książek nie jest prawdziwa. A widzisz. Mam atrapę. Atrapa książki pasuje idealnie w puste miejsce pomiędzy książkami. Jeszcze będę musiał tam wrócić. Czy w tej mgle są jakieś zarodniki? Stać, kurwa, co to? Jakiś elf. Cudzoziemiec. Rozumiem. Zdaje się, że jeszcze jesteś przy zdrowych zmysłach. Na swój sposób to uspokaja mnie. Myślę, że nie jestem całkiem sam. Powiedz, czy jesteś złą osobą? Nie jestem złą osobą.
Czas pokaże, ile w tym prawdy. Zaskoczyłby cię, do czego zdolni są ludzie, którzy zostali tu dosyć długo. Ale twoja obecność tutaj znaczy tylko tyle, że lochy przejmą kolejną ofiarę. A przesiadujące tu zło wzrośnie w siłę. Chyba źle mi życzy. Na twoim miejscu starałbym się za wszelką cenę uciec z tych starożytnych ścian. Dla twojego dobra mam nadzieję, że więcej się nie spotkamy. A może byś dołączył do mnie? Uważaj na siebie w tych lochach. Złotego miejsca jest najczystszego rodzaju. Nie jest tu tylko dla naszej udręki. Nie jest tu, żeby się rozejść się do okolicznego świata. Nawet jeśli okrutne pułapki i przeraźliwe potwory doprowadziłyby cię do innego wniosku, jego interesy są już daleko poza tym światem, a to miejsce jest jedynie reliktem dawno minionej historii. Zaatakuj go. Dlaczego tu jesteś? Brzmisz na zaznajomionego z tym złem. Kim jesteś? Ragnvaldr. Możesz mi mówić Ragnvaldr. Jestem cudzoziemcem. Raczej bym go nie chciał zaatakować. Ale dołączyć do mnie też nie chcę. Dlaczego tu jesteś może? Jestem tu, żeby znaleźć pewien relikt, którą pewną osoba zabrała moim ludziom. Jest tak średnio to przetłumaczone, ale kontekst do zrozumienia. Ten mężczyzna jest uwięziony gdzieś tu na dole. O, nożyk. Na ziemi leży prosty sztylet. Przypomina ci twoje dzieciństwo, kiedy twój ojciec uczył cię władania mieczem używając podobnego sztyletu. No w dzieciństwie ta postać ma coś takiego, takie wspominki, jak ktoś nie był na starcie tej gry. Że według obrzędów dali mi sztylet i dali sztylet mojej siostry. I kto wygra, ten przeżyje. I siostra wygrała i mnie oszczędziła i ja uciekłem. Zostałem wygnany, wrzucony do studni, ze studni się wydostałem i uciekłem z miasta później. I dlatego ten sztylet przypomina o dzieciństwie. Siostra najebała? No. Bo moje ciało było kruche i słabe. Jestem priestem jakimś. Może być odpowiednią bronią dla dzieci, ale dla dorosłych jest za mały. A widzisz. No jasny gwint. Tylko brakuje mi sporo itemów. Będę musiał powracać. Będę musiał wrócić po dziewczynkę. Będę musiał wrócić... A to co to jest? Ufolut. Jakiś posąg. Czemu ucieknie z tego i czy... Aha, bo to ten. Że bok, ręce... Stoi tu starożytny posąg. Chcesz się pomodlić? Módl się do Grogorota. To jest Bóg miłości, to jest Bóg nie pamiętam czego, ale to jest mój w grze. A to jest Olmer, nie wiem też. Grogorod. Tego Boga na starcie wybrałem. Kończysz modlitwę. Nic się nie wydarzyło. Jeszcze tam wrócimy. Jak znajdę potrzebne itemy, to wrócimy tam. Co jest? Co tak trzęsie? O-o. Króliczek. Stoi na drodze. A jeszcze spróbuję od prawej strony. I tak jest. Raczej może być ciężko. Muszę znaleźć coś, żeby sobie odciąć kończyny, infekcje zastopować. O, może tu? Proszę, sałata. Niekoniecznie mi to pomoże. 5 srebrników też niekoniecznie. Sałata. O, a to? Błękitne zioło. Nie, to jest do heala chyba. Sałata. Dobra, no to walczmy. Wezmę się healne. Błękitna fiolka. I spróbujemy się lewą stroną przedostać. Są inne sposoby na zakażenie niż odcięcie kończyny. No na razie ich nie znam. Błękitne zioło. Ślepy w chuj. Lewo, max, nóż. No i na chuj to piszesz. Jakbym nie znalazł, to bym nie znalazł i tyle. Może bym znalazł kiedy indziej. O, zielone zioło. Gorzko pachnące zielone ziółka, często używane do leczenia infekcji. O! Kurde pięknie. Cała presja czasu zeszła ze mnie. Super. A co po lewej? Że nóż? Może support jak wczoraj. Jaki nóż? Po lewej.
Każdy mobek to jakiś efekt nakłada. A może da radę? Ruchanie. Dziękuję, Bartek. Może z nim zagadam. Nagi zajączek, witaj na polanach, strudzony wędrowcze. Pozwól nam ulżyć twym cierpieniom. Pierwszy raz jest za darmo. Myślę, że z dziewczynką bym tu był, jakbym miał jak ją wypuścić. Daj spokój. Jest na panie. Dziękuję, Bartek. A jak zagadam na przykład do niej? Wyglądają na zajętych, lepiej im nie przerywać. Oboje wpatrują się w dal. Wszyscy mają inny podpis. A ci? Mutę na 2 minuty. Ale co? Oh, fuck me! Przyszedłem na tego streama pierwszy raz od dłuższego czasu i czy możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? W co ty grasz do chuja ciężkiego? To poleci już tak mózg wysmażyło, że zaraz mamon tu przyjdzie i wpierdoli z keczupem, bo taki chrupiący jest. O kurwa, co się będzie działo? To od Gucia pisze Guci. To od Kasa pisze Kaci. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. Afekt, akt miłosny, animalizm, chuć, ciało, cielesność, eros, erotyczność, erotyka, erotyzm, flirt, gwałtowne uczucie, intymność, jurność, kamasutra, kochanie, kochanie się, kopulacja, kopulowanie, lubieżność, łóżko, męskość, miłosne igraszki, miłosność, miłość, miłość fizyczna. Już minęły 2 minuty. Mikro? Mikro debil. Przecież był bint. Jak ten bint? Reading ze sklepu był. Chwilka, muszę sobie lampy przyjaśnić, bo rażą. Nie wiem, to był chłop. Nie wiem, co się wydarzyło. Ale postać niby jest ożywiona i czuje się rzeźko. Także chyba gites. Na to wygląda. Ja mu się nie chcę połączyć. Daj plus 18 lepiej. Cały kanał jest plus 18. Jest zaznaczone, że jest dla dorosłych, jak dobrze pamiętam. Tak się upewnię. O cholera. Wydawało mi się, że było zaznaczone. Klasyfikacja treści. Mam wrażenie, że było dla dorosłych zaznaczone.
Miałeś plus 13. Chwila, a gra na Steamie jakie ma oznaczenie wiekowe? Fear and Hunger. Jest tutaj jakieś oznaczenie, że od jakiego wieku? Strona w sklepie. Oceny bardzo pozytywne. Szukam. Regi 3. Wykrzyknik pajacy. Nie no. Co jest, cholera jest? Który się pyta, co oni robią u góry? Uprawiają miłość. Działa. Ale jaja. No. Kurwa, nie działa. O, działa. Chcę zmniejszyć. Dziękuję, Homowiator. Dziękuję, Interek. Dzięki, Kamyk. Dzięki, Nexus i Bonsorek. Gucin, co, co oni tu robią? Czemu? A czemu ja się, kurwa, czołgam? A, bo to był chłop. No ta. A, głód, dobra. Hunger 92. Co oni tu robią? Na co mogą robić, no? Zmienisz kategorię na Fear and Hunger 1, bo do dwójki to ty się nawet nie zbliżyłeś, a jeszcze długa droga do tego. Dziękuję za uwagę. Nie widzę tej kategorii na Twitchu, więc zostawiłem dwójkę. Dobra, trochę się nażarłem. Kites. A dalej się czołgam, to musiał być w takim razie ten chłop. Teraz stoję, ale o! Dobra. Git. A pierwszy raz jest za darmo, a drugi raz jest za darmo też, czy nie? Szukasz partnera? Nie, już mi kurwa daj spokój. Garnij się. Już się modliłem. Nie wiem, czy chcę walczyć z tym ufoludem. Chyba nie ma kompletnie po co. Ty, no to muszę w zasadzie wrócić, bo tu chyba przejścia dalej nie ma. Co dziwne. A, właśnie, szeregały chcę popatrzeć. Kilka atrapa regału, to już była interakcja z tym. Znajdujesz poczęcie życia. Będzie trzeba chyba wszystko to przeczytać. Stare, zakurzone książki wypełniają regały. Niektóre wyglądają na częściowo zgnite albo zapleśniałe. Przeszukaj. Orzeł reszka. Reszka. Nie chcę z shiftem używać, bo się zmarnuje ta moneta. Księga zapomnianych wspomnień. Co to jest ta księga? Otwierając tą książkę, czujesz ciepło i nostalgię, których nie umiesz wyjaśnić. Wspomnienia przyszłego życia przemykają ci przed oczami, choć niektóre z nich nie należą do ciebie. Pamiętasz złowrogie rytuały przeprowadzane przez twoich przodków. Prymitywne, staromodne czary, którym brakowało finezji tych dzisiejszych. Pamiętasz, jak twoi przodkowie desperacko starali się zawrzeć kontrakt, choćby z najbardziej pomniejszymi demonami, w próbach zdobycia większego zrozumienia drugiej strony. Pamiętasz, jak z każdego pokolenia jedynie najstarsze dziecko było wybierane do przedłużenia rodziny. Gdy resztę rozcinano, by przelać jej krew jako ofiarę dla starszych wrogów. Co jest, kurwa? Pamiętasz, jak po pokoleniach tych mrocznych praktyk twoim przodkom w końcu udało się przyzwać małe, wstrętne okropieństwo. Kreatura, która wyszła z koła przywołującego, ujawniła swoje sekrety. Przypominasz sobie ofiarę krwi. Czołgał się, bo tak mu dupy jeszcze nikt tak nie rozpierdolił w drobny mak. Biedna postać. Nigdy nie chciałbym być postacią, którą grasz. Nigdy nie wiadomo, czy nie pójdziesz gdzieś, żeby cię ktoś wyruchał sad. Ale przecież postać z gry wyraziła na to zgodę.
Gdy kończysz czytanie książki, ta rozpada się w proch na twoich oczach. Ale jakaś ofiara krwi czy coś takiego. Była chwila. Gdzie to jest? Jakiś opis tego, co mi wyleciało. Zdolności. Gdzie jest ta ofiara krwi? Krwawe poświęcenie. Poświęć krew dla bogów. O. Może tam mogę złożyć ofiarę dla Gogorota i upuścić sobie krwi troszkę. To musiałbym do dziewczynki wrócić. Znajdujesz opowieść o Kieszon Kocie. Kieszon Kot? Trzeba to czytać, bo to daje... Opowieść o Kieszon Kocie, rozdział pierwszy. To był deszczowy dzień na wsi leżącej na północ od lasu Merwood. Wilmen, najdzikszy dzieciak w mieście, patrzył na spadające krople deszczu zza okna. Jego mama przestrzegała go przed wychodzeniem na zewnątrz, kiedy pada. Grzeczni chłopcy powinni pomagać rodzicom w pracach domowych. Deszcz przywodzi wiele niebezpieczeń zwykle nieznanym małym chłopcom. Nie słuchając ostrzeżeń, Willem beztrosko przebiegł przez krzaki i wbiegł głęboko w las Merwood. W samym sercu lasu, przemoczony od deszczu, Willem usłyszał sapanie dochodzące z pobliskiej zarośniętej groty. Ostrożnie Willem wyjrzał zza liści. Nie mógł uwierzyć swoim oczom, gdy zobaczył elegancko ubranego kota, stojącego na dwóch łapach, dwa razy wyższego niż ojciec Wilhelma. To był kieszonkot pewnie. Kot był odwrócony od Wilhelma, jego ręka poruszała się szybko w jego kieszeni, kiedy dwoje wielkich oczu patrzyło z wielkim podekscytowaniem do płóciennej torby. Ja pierdolę, weź no. Co to jest? Co to za kurwa kot? Ręka w kieszeni, szybko się poruszająca przy kontakcie z dzieckiem, jebnięta na łeb ta gra. Ale to pewnie chodzi o coś innego. Nagle ruchy ręki ustały. Pomimo tego, że Wilhelm był dobrze ukryty za liśćmi, kot... Aha, bo on nie widział. Kot jeszcze nie widział Wilhelma. Czekaj, Wilhelm to kot czy ten Wilhelm? Kurwa, już się pogubiłem. Pomimo tego, że Wilhelm był dobrze ukryty za liśćmi, kot powoli zwrócił oczy ku niemu. Już rozumiem. Przerażony Wilhelm pobiegł z całych sił w stronę domu. Aż do samej bramy nawiedzały go świecące żółte oczy kota. Jego mama czekała na niego przy drzwiach i po prostu musiałeś wymknąć się do lasu, powiedziała jego mama. Zobaczyłeś coś, czego nie powinieneś, prawda? Spytała mama, skąd ja to wiem? Mama Wilhelma poszła do środka wziąć małą paczkę z dekorowanym opakowaniem. Pojawiła się przy naszych drzwiach tuż przed tym, jak ty przybiegłeś. Jest zaadresowana do młodego pana Wilhelma. Jasny gwint. Creepy. Wilhelm powoli rozpakował ozdobne opakowanie z małymi, mysimi śladami. W środku paczki była kocimiętka. A rozdział drugi? Kurde, trzeba znaleźć rozdział drugi. I co dalej? Sterta starych, zakurzonych książek, nic nie ma. Sama książka nie wygląda na zbyt ciekawą, ale leży tu też kilka oddzielnych stron. Znajdujesz strony książki pierwszej. Nie widzę. Strony książki... Kartki księgi pierwszej, to. Zbiór kartek księgi są nieczytelne, bez pełnego kontekstu, wspominają o sztucznym życiu. Czyli musiałbym jeszcze kartek więcej zebrać. Tu jest jeszcze jakaś druga książka. Na podłodze leży przypadkowy pamiętnik. Przeklinam starszych bogów, moja żona zmarła przez ich plagę, moje dziecko zmarło przez ich grzechy, następny będę ja, a ja umrę przez to makabryczne piekło na ziemi, które zbudowali. Ktoś zapisał tu coś na pustym zwoju. O panie, naucz cierpienia. Miałem dziwne miejsce, generalnie. Stare, zakurzone książki wypełniają regały. Niektóre wyglądają na częściowo zgnite albo zapleśniałe. Przeszukaj. Orzeł reszka. A może z shiftem spróbujemy? Zobacz, jak to działa. Z shiftem i reszka. Ja pierdolę. W regale chował się tylko szczur, nic więcej. Po ugryzieniu została ci paskudna rana. Co to infekcja? No infekcja, kurde. I albo znajdę zielone zioła, albo znowu koniec runa będzie. Kurwica. Dwoma monetami rzuciłem, żeby uniknąć takich akcji. A i tak niestety nie wyszło.
Nie przeczytałeś o tej o poczęciu. Której? Poczęcie życia. Nosramus, 13 dzień, 5 księżyca 1109 roku. Długie badania nad czarnym hormonem wzrostu o końcu przy... W końcu przynosi skutki. Czarny płyn okazał się być... O! To jest ten czarny płyn, który ze ściany wylatywał, co mam w fiolce. Czarny płyn, nie wiem do czego on jest. Czarny płyn okazał się być bardzo skuteczny w moich poprzednich badaniach, ale to nowe odkrycie wykracza poza moje oczekiwania. W połączeniu z ludzką krwią stworzył nową sztuczną formę życia. W rezultacie powstał mały płód z ludzkimi cechami. Oddycha lekko i zdaje się być w stanie ciągłej agonii. Pierwszy dzień półksiężyca 1109 roku. Forma życia jest wiecznie głodna, ale nieważne ile ją nakarmię, nie wykazuje ona zauważalnego wzrostu. Przeprowadzam eksperymenty z różnymi posiłkami, ale nie wygląda na to, żeby cokolwiek działało. To tak jakby ta marna istota po prostu miała pozostać w tym stanie nieprzerwanej agonii. 30 dzień półksiężyca 1109 roku. Apetyt istoty bez wątpienia jest zadziwiający, ale nie ma żadnego wpływu na jego wzrost. Drugi dzień 6 księżyca 1109 roku. Zabiłem dziecko. Ten świat nie miał dla niego miejsca. Zaczynam się zastanawiać, czy my jako ludzie w ogóle mieliśmy tworzyć sztuczne życie. Muszę jeszcze raz przestudiować nauki starszych bogów, by dojść do takich cudów. Mam ten czarny płyn i mam swoją krew, czyli jestem w stanie jakiś płód z tego stworzyć, małe dziecko, które będzie żarło. Przeglądasz regał za czymś podatnym. Podarta kartka. Co to za podarta kartka? Mam podarta kartka, a na niej jest napisane: kra, kra, kroczy kruk podły niczym skarsberskiej maskary brud. Kra, 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 na cóż ta rzeź? Mięso wciąż świeże, krwi rozlew przywieź. Kra, kra, czy jesteś tam? On odchodzi, zgubą grozi nam. Kra, kra, już za tobą ta bestia. O kruku, proszę, skoś to o kruku, co zasiałem ja. Jakaś kurwa klątwa, ale to jest gra, więc wyzbywam się poza grą wszystkiego w świecie prawdziwym. Użyj zapałek, by zaświecić świeczkę. Tak. Nic tu nie ma. No tak cały czas stęka. Tu jest ten kapłan i kapłan chroni jakiegoś... kogoś, nie wiem co to jest, ale wypadałoby się tam dostać i dowiedzieć się kto to jest, tylko wtedy muszę zmierzyć się z kapłanem. Muszę też przecież dziewczynkę ocalić, ale żeby ją ocalić to potrzebuję czerwonego, no i jest tu ten. Jest jeszcze tu ten wychodek zakrwawiony. Jebie gównem, krwią i spermą. Taki jest opis. Kasła pochodnia. Dobra, walimy się. A, dwóch kapłanów. Może mnie nie zaatakują? Chwila. Ktoś jest przybity do tego posągu. Krew spływa do kałuży u stóp posągu. Złóż go w ofierze. Ale kogo? A. On żył, ja nie wiedziałem. Myślałem, że już martwy. Brawo, no nie wiedziałem. Dobra, tu będzie ten gwałciciel jedynie i... i tyle. No muszę jakoś się dostać dalej. Jeśli chodzi o pójście dalej... no to mogę iść albo tu w prawo, ale muszę z gwałcicielem się bić, a on jest silny i to mam wrażenie, że kapkę za silny może być. Chyba, że w ciemności mi się nie pokapuje. Albo z gwałcicielem. A, ty, ja mam infekcję. Ja nie mam czasu na myślenie takie. Kurwa, trzeba iść. Przez... albo do studni mogę wejść tam wcześniej. Jak to jest dla albo... ciebie dziwne miejsce, to ty w Płocku nie byłeś, dzieciak. No nie byłem akurat w Płocku. Albo mogę iść do latryny, albo do tej studni. Studnia była wcześniej. Idę skoczyć do tej studni na szybkość. Może tam będzie jakiś przedmiot. Mam wrażenie, że... ty, a może studnia to jest safe, jako że to jest powrót do tego, skąd ta postać ma korzenie. Czyli no uciekła ze studni. Może w każdej studni jest safe. Bo gdzieś tam czuła jakoś... nie wiem jak. No zaraz wejdziemy. Ze studni dochodzi odór śmierci. Zeskocz.
Pokój jest pełny mięsożernych much. Solidna skrzynia nie wygląda na zamkniętą. Orzeł reszka. Pojedynczą, mam przeczucie. Będzie orzeł, czyli reszka. Kurwa. Pochodnia. Co to? Czy to nie jest czasem to miejsce, gdzie już byłem, tylko od innej strony? Przeszukujesz skrzynkę, nóż do rzucania. Przeszukujesz skrzynkę, wybuchowa fiolka. Przeszukujesz skrzynkę, szyszka. Tytoń. Dobra. A no, trzeba się przedostać dalej. Walki, jak się da, to unikać. I podejmować tą, co muszę. Ja pierdolę. No i teraz tak, czy... Ja w ogóle mam 50 HP. Czy jebać w łeb, czy... Uciekaj, a da się? Jeszcze nie próbowałem uciec. Rozmowa, antymagia, ucieczka. Da się? Twój skład próbuje uciec, ale macki maneby uniemożliwiają ucieczkę. Kurwa, i mnie zatruła. Dobra, koniec runa. Nie wiem, macka druga, trzecia, jeden, dwa, trzy ataki musiałbym przeprowadzić, żeby jej odciąć macki. Nie wiem, czy w łeb, czy... W łeb próbuję one-shota dać. Kurwa mać. Wszystko od nowa. Cały run do śmieci jest pojebane. Nie ma save'a, nie ma niczego. Łódź równa się safe. Nowa postać? No ale ja chcę tą, ja chcę Priestem. Miałem zajebistego runa. Miałem zajebistego runa, wszystko tam było. Tylko niestety, kurde... Zapomniałem, że jest coś takiego jak... Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak infekcja. I mi się skończył run. Miałem dziewczynkę, miałem krwawego golema do przyzwania. Wszystko miałem. Dwa pomidory, jagody. Miałem armor. Pułapka na niedźwiedzie. Nic ta pułapka chyba nie daje. Pochodnia. Srebrniki. Armor, pajęczą tarczę, sałata. Najlepszy item, jaki znalazłem, to jest pajęcza tarcza. Ja pierdolę, ale ty masz mózg wyprany, bo się boisz w grze dać dobry wybór, tylko wszystko skipujesz, stary, to jest granie, boję się konop, nie nagra na ciebie kolejnej pandorki, graj normalnie, a okej, jebać kulawego gównojada płockiego gita z komendy zajdającego się gównem. Ale gram normalnie, też nie gram jak ty, to nie znaczy, że gram nienormalnie. Błękitne ziołko. Potrzebuję zielonego najlepiej. Na infekcję. O, salami dużo żarcia powinno dawać to dwa razy. Dwa razy healek. No taki run... przeciętny z podstawowych itemów. A tam się do góry dało iść? Coś było tam na górze? A. Tu jest ten strażnik, a czy ja tam byłem kiedykolwiek, jak on poszedł? A, dobra, on tam stoi i pilnuje. Muszę spróbować się, czy mam... Czy jest opcja przezwyciężenia tego w sumie strażnika. Problem jest taki, że ten strażnik jest dobry na mnie. Przez to, że ma trzecią nogę. A ja się boję trzecich nóg. Tak, taką ta postać ma fobię. Dobra, przeszukaj. Orzeł, reszka, orzeł. Dobrze, co znalazłem? Alchemia, rozdział trzeci. Nauczy się, jak kraftić jakieś tam potki. Alchemia, tom trzeci. Zaawansowana alchemia. Opisane są tu efekty różnokolorowych substancji alchemicznych. Przepisy zaawansowanej alchemii. Pomarańczowy plus zielony, super zmysły. Błękitny plus błękitny, większe leczenie.
Biały proszek plus mętny równa się wysoce wybuchowy. Chwila, mam dwa razy błękitne chyba. Jak to mogę skraftić? Craft an item. Błękitne zioła. Są tureckie. Błękitna fiolka razy dwa daje... Jasno błękitna fiolka. Aha. Dobra. Co tu jeszcze mogę skraftić? Pudełko zapałek, patyk i kawałek płótna. Pewnie pochodnia. Płyn nitroglicerynowy i czarna fiolka. A widzisz. Ja już mogłem to zrobić wcześniej, a tego nie robiłem. Co wy robicie? Jezus Maria. Boże święty. Spokójcie się. Orzeł reszka, to jest reszka. Kurwa, niestety. Weźcie, uspokójcie się. Dzięki JJ i dzięki Kamilek. Atrapa książki, to będzie do tamtego regału. W sumie z żadnego progresu nie było. Więc zbyt wiele nie straciłem. Tu jest ta dziewczynka. Mam pułapkę na niedźwiedzie. Tylko kurde, nie wiem za bardzo, przyznam, co ta pułapka daje, bo... Chyba, że to kompletnie moba unieruchamia. Taki tip. Warto się przyjrzeć przeszłości i postaci. Może coś ci to pomoże. Chodzi mi o start gry. Okej. Okay. Pułapka na niedźwiedzie. Dajmy tu i spróbujmy go zlurować. Zapalasz pochodnie, chodź. No. Kurwa. O! Ja pierdolę. Co jest? Bo jak to go unieruchamia w pełni, to chciałem zrobić... I co? Jest głupi. A on jest na łańcuchu? Dalej nie pójdzie? Ja też nie pójdę niżej. Muszę dokładnie środkiem pójść. A może pogadamy? Enter. Nie da się. Kurde. No nic, trzeba się walić. Spróbujmy. Trzeba mu odciąć łapy. Atak. Jedna ręka. Ugryz. Niestety. Infekcja nogi. I infekcja ręki. Och, kurwysyn. HP straciłem. Może w skrzynce coś w końcu będzie dobrego? Nie wygląda zamknięto. Muszę w końcu trafić. Orzeł. No kurde, nie, to coś jest... Oczyszczający talizman, co to jest? Brzmi dobrze akurat. Akcesorium. Head. Tarcza. Nie, chwila. Muszę przeczytać, co to jest ten talizman. Papierowy talizman z oznaczeniami pochodzącymi z wschodnich sanktuarium. Aha. Króliki cię uleczą. A właśnie, może kurczę, króliki to heal. Nie spojrzałem, jakie HP miałem po królikach. Och, ja pierdolę, za blisko. Chwilka, może zdążę uciec. I on... No, zorwał mnie. A on ma takie kopyto, że chuj. Jezus Maria. Jeszcze vulnerable jestem na niego. Nie trafiłem. Straciłem rękę. Koniec jest.
Kis? Na dwa strzały jestem. Od nowa. W końcu się uda. A widz maćkował, że trzeba spojrzeć na start. Chodzi o start gry. Jak postać. Dwie marchewy. Ale ja przeszukałem wszystko tutaj, co może być na samym starcie. Sześć srebrników. Czerwone zioło. O! Nie. Czerwona fiolka daje mi dziewczynkę na start. Dwa jajka. Co? Co to jest? Osso? Odrobaczacz. Robaki w ciele eliminuje. Żelazna skóry, myślałem, że żelazna tarcz. Rzepa. Ale to musi boleć troszkę, jak jesteś, nie wiem, z 4 godziny w ciągu gry i coś się stanie i traci. Nie. Sejwy pewnie są. Pudełko zapałek. Nie, dzisiaj suszone mięso, git. Surowe mięso, też git. Surowe mięso, rozpalamy piecyk. I na piecyku surowe mięso. Surowe mięso jest OP generalnie. Daje tyle heala, że to się w głowie nie mieści. Nóż do rzucania. Faja. A jak zapalę faję, co się stanie? Fajka. Można by z niej coś wypalić. Hejka, masz złą grę ustawioną na Twitchu, grasz w pierwszą część, a Terminator druga PZDR, guciu. W razie by tu nie szło, to spróbuj od razu drugiej części, bardziej przystępna. Wiem, ale nie ma kategorii, nie mogę ustawić kategorii na Twitchu, Firend Hunger 1. Tego trzeba pana zdodżować. Próbowałem znaleźć, ale nie widziałem. Może jest jakoś. No bo jedynka jest zbanowana. Jak kurwa? Chwila. Ty. Switch. Prohibited. Games. List of prohibited games. Już patrzę. Zaraz będzie Alt F4 z gry. Nie o gameplay. Okej. Chwila, jak się tak nazywa? Fear and Hunger. Nie ma jej na liście zbanowanych gier na Twitchu. Gramy. Ale myślę, że mogłaby leciutko być. Hejka, Witek, nie wiem, czy zauważyłeś, albo ktoś o tym wspomniał, ale masz złą kategorię. Ustawiłeś na dwa części, a to jest pierwsza. A tak poza tym, to jebać mi to mana z Płocka. Pozdrawiam. Wiem. Dobra. Reszka. Pierdolone gówno. Tego golema. Chwila. Orzeł. Razy dwa. To jest ważna książka. Jest. Dobra. Czyli zwój zakonu leczenia. Zawsze było coś innego tu. Zwój zakonu leczenia to jest spelek wielorazowy? Jak tak, to OP jak... Zwój zakonu leczenia. Poznaj tajemnice leczących szeptów. Tylko to mnie hilnie. Chyba. Czy da mi umiejętność leczenia? Pytanie. Nie wiem. Ale na razie tego nie używam. Użyję tego, jak będę miał low HP. To się dowiem. Atrapa książki. To wtedy nawet jak mnie hilnie, to nie będzie źle. Na stole leży mapa. Rozkazy kapitana. 4 pudełka zapałek. Te rozkazy kapitana czytałem. Już. Nic generalnie ciekawego, chyba. Co z nimi zrobisz? Pyta. No generalnie o tym mówi, że jakieś badania pojebane były przeprowadzane i on nie chce mieć z tą osobą już nic wspólnego. Marchewki. I że to okrucieństwa. Magia krwi i kwiatów. A to co to? Tego nie czytałem.
znalazłem. W tej księdze wspominam mój czas we wschodnim sanktuarium z moim zmarłym już mistrzem Naszrachem Wielkim. Został im bowiem dany honor bycia uczniem wielkiego czarodzieja. Mój czas z nim był krótki i udało mi się poznać naprawdę niewielką część z wielkich pokładów wiedzy, które posiadał. W tej książce opowiem o sekretach i zaklęciach, o których mówił. Tego, jak zdobyć wiedzę stojącą za tą magią krwi i magią kwiatów. Tego musisz już dowiedzieć się sam. Takie były jego słowa. Znam pierwszy sekret Grogorota. Jeśli ujrzę wiszące na drzewie zwłoki mężczyzny... O! Czyli tak jak w zasadzie jest w następnej lokacji. Przywołam jego duszę i złączę ją na nowo z jego pępowiną. I wtedy te zwłoki znów będą ze mną chodzić i rozmawiać. Znam pierwszy sekret Sylwian. Jeśli złożę me nasienie w łonie niedawno zmarłego, życie pozostałe w tych zwłokach zrodzi w me imię syna. Syna, który będzie wiódł życie pełne przemocy. Jak syna w martwych zwłokach? Ma sens? To nie ma sensu. Już tam nic z tego nie siema, będzie. Gutek, kurwa, ale mnie nosi, chcę Baldurka od ciebie, kiedy Baldurek, kurwa, daj Baldurka, bo już nie wytrzymię, chcę widzieć, jak jakiś ork rozdziewiczy twoje dupsko. Po Wowie, po Tarkowie, po Wukongu. Jakoś tak. Znam drugi sekret Grogorota. Drobny świat, który zawsze mnie fascynował, staje się dla mnie zrozumiały. W końcu mogę rozmawiać z insektami dookoła mnie, by wyjawiły mi swe sekrety. No to tak jak ja. Znam drugi sekret Sylwian. Nie muszę się już bać o złąki z moim ukochanym, bowiem możemy na zawsze złączyć się w ślubie ciała, gdzie miłości, który tworzy piękną jedność dwóch dusz. Znam trzeci sekret Grogorota. Za wszelkie zło, które mi wyrządzili, wystarczy, bym wskazał na nich palcem, by wyzwolić na nich przemoc i usłyszeć ich desperackie krzyki o wybaczenie. Znam trzeci sekret Sylwian. Jako, że ludzie są prostymi istotami, prowadzonymi uczuciami i pożądaniem, mogę z łatwością kontrolować ich emocjami w najbardziej prymitywny sposób. Jakieś pierdolenie. Oszopenie. Dziewczynki dalej nie wypuszczę, bo nie mam czerwonej fiolki. Tytoń. Jak znajdę czerwoną fiolkę, to od razu wracamy po dziewczynkę. Zgniłe jajo. Co tu jeszcze mamy? Oj. Zgasło. 12 srebrników. Dobra, i tam było, że jak złaczysz chłopa wiszącego na drzewie, to coś tam pępowiną się złącz z nim, a on wstanie i będzie ci służył, ale... O! Jest, na infekcję. Dobrze. To jest bardzo przydatne. Zielone zioło na infekcję i błękitne zioło na kraft potki. Do studni wcześniej skakałem i w studni się wywaliłem. I w zasadzie zastanawiam się, czy skoczyć tam jeszcze raz. I chyba tak zrobimy, tylko pierw sprawdzimy te początkowe skrzynki tutaj, czy dziewczynki nie mogę ogarnąć. Dwa jajka. Ta gra faktycznie może spleśniały być chleb. Na Reddicie jest post, gdzie tłumaczą, że każda gra Dulton L jest niedozwolona na TwitHXD. Szukam skrzynki i zaraz wrócę. Babka na niedźwiedzie, to się może przydać, useful nawet. Hej Witek, jestem tutaj nowy. To mój pierwszy stream. Nie bardzo ogarniam czemu, ale masz ustawioną drugą część gry o nazwie Termina. Grasz w pierwszą część, jak coś to tak tylko daje znać PZDR czaty. Pozdro czaty. Jezus. Wiem. Bo jedynki nie ma. Tutaj w prawo jest gwałciciel. Ale też są skrzynki. Mały klucz. O, a to do czego? Znalazłem wczoraj, ale nie czytałem opisu małego klucza. Stary, zardzewiały klucz. Żelazna strzała. Trzeba znaleźć jakiś albo armor, ale... Przedostanę się tam? Nie. No tu nie przejdę. Tędy nie przejdę. Przeszukamy skrzynkę w dalszej lokacji jeszcze. Jak tam nic nie będzie, to... A tu jest ta duża biblioteka.
szczuras. Dobra, z shiftem. Orzeł, reszka, orzeł. Dobrze, git. Znajdujesz starożytną księgę. Książka zdaje się być wyjątkowa i całkiem ciężka, niczym syrenia pieśń. Książka woła cię ciężko oprzeć się je makabrycznym, skórzanym okładką. Grogorota. Golem. Chyba. Bawy. Skręca cię w żołądku, kiedy wyjmujesz tą książkę z plecaka. Czujesz wielką chęć, by otworzyć tą książkę, ale jednocześnie masz przeczucie, że konsekwencje tego mogą być okropne. No i teraz problem, bo jak źle się wylosuje, a jeszcze się nie zdarzyło mi tu źle wylosować, to jest coś złego, tylko nie wiem co dokładnie. Ta książka nosi wiele tytułów. Obrzędy szaleństwa Al-Azji w Testament Grogorota, jak Smortis i Necronomicon. No i teraz... Ani razu źle mi nie wylosowałem póki co. Reszka. Nice. Nie wiem. Książka przywołuje moce wykraczające ponad twoje pojęcie. Przy jej starożytnej obecności jesteś niczym więcej niż marną mrówką. Grogorod błogosławi cię nową magią krwi. Poznajesz nekromancję. Hej, widziu, jak coś to grasz w jedynkę, to jest coś innego. A nie dwójkę, a w ogóle wiem, to, co jedyneczkę to była gramy. Za koszulka na poe... A i co to jest? Tabula to rasa. Na czym polega? Paweł Exile, farmisz mapki, robisz mapki, jak mój build na dobrym klirze polega. Esencję, wykrzyknik, strategia masz. Nowa, czyli to nie golem krwi teraz, tylko coś innego. To co to jest? Nekromancja. Koszt 30. Spróbuj przywrócić życie tam, gdzie kiedyś przebywało. Jak to? Czyli jak zwłoki znajdę, mogę przywołać sobie golema? Znaczy golema. Coś martwego. To może tam na tych słupach co wiszą. 5 pudełek zapałek. Drewniany puklerz. O! Klasa. Armorek. Tarcza. 26. Super. Co znalazłem? Strzałę czy szatę? Nie widziałem, co to wyskoczyło. To ten run? No, coś kurde zaczyna to wyglądać. Tylko jeszcze czerwoną fiolkę potrzebuję. Mahavra. Co to jest Mahavra? Mahavra to jest to miasto. Chyba czytaliśmy o tym wczoraj. Widoki Mahavry też nie widział. Przeskipuję, bo to wczoraj czytaliśmy. No i jak ktoś nie widział, to... to powiem w skrócie. Mahavra to jest jakieś tam miasto. No. Nauki o Almerze. O, tak. Almer to jest bóg, o którym nie wiem nic. Tego nie czytałem. Zaraz zobaczymy, kto to jest Almer. Nauki o Almerze. Zrodzony w biedzie z matki dziewicy. Ludzkie pochodzenie z nasienia złożonego przez fałszywego boga. Bóg kroczący pośród ludzi. Almer zebrał 12 apostołów. Coś mi to wszystko zaczyna. Apostołów z jego najbardziej zaufanych kompanów. Razem mieli przywrócić stary porządek świata. Królowie i sułtani tamtych czasów nie stali bezczynnie, gdy człowiek niezaprzeczalnie boskiej postawie stanął u złotych bram ich miast. Jak on się nazywał? Ten na H. Harold? Harold? Herold? Jak mu było? Hugo? Nie, nie. Jak mu było? Herod! No ta. Nie. Hagrid? A, nie pamiętam. Herod chyba. Herod? Możliwe, że Herod. Za sekundkę jestem. Lecz to dalej. Ja wiem, że masz 40 lat, ale albo ustawiłeś złą kategorię, albo odpaliłeś złą grę, bo grasz w jedynkę, a ustawiłeś kategorię dwójki. Kurwa, problem jest. Problem jest. Chwila przerwy jest potrzebna. Rura, która się skrapla do miski, odpadła od klimatyzatora i wszystko na ziemię, kurwa, leciało. No ja wiem, tyle od komputera jest kałuża. Idę poręczni. Agent wywiadu, as wywiadu, barabasz, bazyliszek, blagier, bystrzak, chytra sztuka, chytry list, cwaniaczek, cwaniak, cwaniura, cwaniurka, cyrkowiec, delator, denuncjant, denuncjator, dobry numer, donosiciel, dwulicowiec, esbek, fałszywiec, farbowa, nylis, faryzeusz, figurant, filut, frant, kumowe, ucho, hipokryta, informator, jezuita, jucha, kabel, kalkulator, kapucha, kapuś, kolaboracjonista, kolaborant, kombinator, kompars, kret, krętacz, kuglarz, lawirant, lepszy numer, list, lisek, matacz, mądra, la, mistyfikator, niezły numer, obłudnik, ogon, osobowe, źródło informacji,
paliwoda pozorant przechera przeniewierca renegat spryciarz sprytna bestia sprzedawczyk stary list stary wróbel szarlatan szczwan list szpenio szpicel szpieg szprynt tajniak tajny agent tajny współpracownik tajny wywiadowca ubek wiarołomca wilk w jagnięcej skórze wilk w owczej skórze wtyczka wtyka wywiadowca wywiadowca policyjny zaprzedanie czawistny zdrajca. Jakiś artykuł na Reddicie, że gra... Ja wiem, że masz swoje lata, więc jak już na i wytrzymujesz tyle co kiedyś, to spraw sobie jakąś fajną siku szufladkę, co od razu będzie odpompowywała co jakiś czas do kibla i spuszczała wodę, wszystko zautomatyzowane. Link do Reddita? Gdzie mówią, że to niebezpieczne to streamować. Nie. Pierdolenie takie. Chyba. Szczerze. No, królowie i sułtani tamtych czasów nie stali bezczynnie, gdy człowiek o niezaprzeczalnie boskiej postawie stanął u złotych bram ich miast. Herod, czy jak mu tam było. Porwali oni Almera, nowonarodzony Bóg został przybity do krzyża, jego ręce szeroko rozpostarte i zostawiony tam na pastwę kruków. Lecz Almerowi dane było wywyższenie, szybować z rękami wciąż szeroko od krzyża, stać się symbolem jego, którego znamy do dziś, zmieniając jego poranioną krzyżem postawę w coś większego, w symbol nadziei i dominacji. Wielu rodziców z biedy dopuszczało się sprzedaży swoich dzieci. Oddawali 4-letnich chłopców do terminu za 20 do 30 szylingów. Chętnie kupowali ich kominiarze, bo maluchy ze względu na drobne postury świetnie nadawały się do czyszczenia wąskich kominów. Spędziwszy 3 dni i noce w mieście bogów, Mahabre powrócił pośród ludzi z jego 11 apostołami, wyruszył zamordować królów, sułtanów tamtych czasów, by sprawiedliwości stała się zadość, przywracając stary porządek świata. Ale pierdoloto. Nic nie ma wartego uwagi. Znajdujesz magię krwi kwiatów 1. Czytaliśmy to. I w tej magii krwi czy coś szło z tego się nauczyć? Przeszukaj. Co jest? Przełączyło mi się... O, działa. Druga, jak masz ustawione gucci, jestem tu nowy z TikToka i chyba zostanę dłużej, wyjaśniesz czym jestem Reszka i jak można na niej zarabiać. Zapiski o Mahabrej, to coś ważnego. Bo było losowanie. To jest to miasto. Wszyscy wiemy co się działo w tym domku w Norwegii. Myślałeś, że nikt się nie dowie. Błąd. Widzieliśmy ciebie, wiadro, kolegę i tentego. Przecież tam były szklane ściany, Witek, szklane. Wystarczył agent 60 w krzakach na oponach off-road i cyk fotki. Otwierasz zapiski o Mahabre, ich strony opowiadają ci historię minionych czasów. O kurwa, książka mnie tepuje. Czujesz się prawie jak we śnie, gdy otwierasz oczy, przed tobą staje nowy świat. Co jest? To jest takie jakieś starożytne, legendarne miasto Mahabre. Widzisz formy przybierające kształty we świetle. Rozpoznajesz formy jako nowych bogów, istoty starające się zastąpić stary porządek świata. François patrzy na ciebie mocnym spojrzeniem. Który to François? Zdaje się być rozbawiony twoją obecnością w tym starożytnym terenie, śmiertelnik wkraczający do świata bogów. W jego krzywym uśmiechu prawie widzisz uczucie nostalgii. Pozostali bogowie zdają się do mniej zainteresowani. Udręczony zauważa cię, dochodzą z niego głębokie rany i udręka z przeszłości. Przez samą jego obecność czujesz obrzydzenie. Udręczony to ten po prawo, chyba François to ten z wąsem, obstawiam. Czego od ciebie chce, pozostaje zagadką. Czujesz, jak pod jego mocnym spojrzeniem po twoim karku ścieka pot. François mówi, że jeszcze się spotkamy. Aha, formy zanikają w promieniach światła. Hmm.
Machabre miasteczko, całe miasto śmierdzi zgnilizną, a chłodne słońce pali twoją skórę. Może jakieś OP itemy tu znajdę. Przeszukujesz urnę za czymś przydatnym, znajdujesz 5 pudełek zapałek. I mimo, że to jest sen, to dostaje to do EQ normalnie? Chyba ta. Przeszukujesz beczkę za czymś przydatnym, serek. Piła do kości. Twoja obecność zaczyna zanikać. Jak? Jak zanikać? Chyba, że to jest lokacja, że lutujemy ile się da i spieprzamy. Pułapka na niedźwiedzie. Bo może tu opejtemy są. Beczki mi daj, skrzynki. Mały klucz. Szybko? No lutuję. Ziemia. O kurwa, pająk. Ej! Przeszukujesz urnę za czymś przydatnym? Znajdujesz błękitne zioło. Zapiski. Kurwa, było tyle lutu. Mogłem szybciej to robić. Jestem słaby od głodu. A mam, mam suszone mięso. Paski mięsa ususzone, aby zapobiec gniciu. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Podziękuj mi za suba. Dziękuję Banking, dziękuję Tikochi, dzięki Weselar, dziękuję Shitty Hall, I'm So Sad Soul, Suchodolski, Luntir, Gundulf, Zworku, Levi, Jeremy, Vicos, Dredsol, Kajuszek, Razzi, Rero Cherry, Idealna Linia Włosów, OG Wojtuś, MCK, Emil Gizi, Plumpuś, Kraszyk, XDKS, Smutna Depresja, Kamilek, Jajek, Kasa na Suczki, Xibron, Nchyte, Pisklak, Worderiusz, Matt, Matthew, Mefi, Darahir, nawet Szymon, Lovelku, Fajakage, Rodnach, Dasalt, BPM, Homowiator, Interek, Worek, Bonzorek, Cichobiek, XZB, Pikachu, Sepulos, Bartek, Krak, Cibor, Mister Kubeczek, Szmog, dziękuję za gifta dla burgerka, Cebulaczek, Ziemniaczek 2, Pan Nukakut, MHM, Shiragira, Kazik, Spowo, Kamcio, Fentamaxer, Mikol, Mati Hautameki, Katiusza, Krzysiu Ludzi, Krzysiu Dzi, Cel w Cel, Szeroki, Mycuk, Walnik, Palnik, Folten, Jorus, Bubekwan, Yamatori, Tyson, Shiuzo, Mamrot, Jawol, Stanielski, Gidgrid, Ziomal, Mati Karpik, Ari, Invis, Zetsu, Masterofin, Miodek, Rwar, Rafson, Krampek, Kitowiec, Bartuś, top 1 niczego po nikim. I Kiulik, Królik Mocy, Refiksat, Tymordeczko XD, Keto Bikto, Hyptysz, Tikoshi i Weslear. Weselar. Dobra, podziękowałem, troszkę się zabierało. Ty mnie mordeczko nie przepraszaj. Nauki o Grogorocie. Pamiętnik. Przeklinam starszych bogów, moja żona zmarła. Tutaj jest ta stronnica. To nie jest kreatywność. Czytałem subskrypcję. Poematy miłości i udręki. No i co? I wracam. Stać, policja. Ręce do góry. Cudzoziemiec mówi, rozumiem, zdaje się, że jesteś jeszcze przy zdrowych zmysłach. Na swój sposób to uspokaja mnie, myśl, że nie jestem tu całkiem sam. Powiedz, czy jesteś złą osobą. Powiedziałem ostatnio, że nie. A jak powiem, że jestem złą osobą, to powiesz, się nadaje do tego miejsca. Ale ja nie jestem złą osobą. Czas pokaże, ile w tym prawdy. Zaskoczyłby cię, do czego zdolni są ludzie, którzy zostali tu dość długo. Ale twoja obecność tutaj znaczy tylko tyle, że lochy przejmą wkrótce kolejną ofiarę, a przesiadujące to zło wzrośnie w siłę. Na twoim miejscu starałbym się za wszelką cenę uciec z tych starożytnych ruin dla twojego dobra. Mam nadzieję, że więcej się nie spotkamy. O tym gadałem już z nim, to nie będę za bardzo wnikał w temat. Tu jest, to jest Jezusek chyba. I sprawdzimy, czy... No właśnie, prosty sztylet. Dziecko mogłoby się tym pobawić. Beczka, rzepa. Butelkę whisky. Jaja. Błękitne zioło. Salami. Rytarz się zapadł. Zaczynasz się zastanawiać, jak trzyma się reszta tej starej fortecy.
Dźwięk mi się rozłącza z słuchawkami. Tu jest jeszcze zielone zioło. Zobaczymy, czy jak pójdę do królików, czy mnie to hilnie, czy nie. Mam aktualnie body 90. Więc jakieś osuszone drzewo. Nie ma nic. Czy to jest hilek? Patyk. Czerwone zioło. Czy szukam partnera? Szukam heala. Zdejmij tylko ubrania i załóż tą maskę. Tracisz poczucie czasu, ale udaje ci z tego trząsnąć. Wraz z tym czynem rośnie wasza twoja przychylność u Sylwian. I zobaczmy jak HP. 90. Nie wzrosło mi HP potem. Witold jest chory od głodu. O kurwa. Dobra, trzeba zjeść coś prędko. To suszone mięso zeżyjmy. I dalej jestem chory od głodu. Zachorowałem. Kurde, bo nie chciałem zjeść. Co mnie może uleczyć? Błękitna fiolka. Zielone zioła dawały infekcje. Czyli muszę jeść na bieżąco, bo kurde. Jagody. Przejebane teraz. Bo zaraz się run skończy, bo zachorowałem. Co mnie może schilować? Jagody są bardzo zdrowe, ale to nie chodzi o to. Zachorowałem. Czuję się mniej głodny. Odrobinę mniej głodny. Ty, wyzdrowiałem. A salami se zjemy. Ile mi da? Chociaż nie, bo to będzie waste. A ziemia? Co? Do czego jest ziemia? Wygląda jak gówno, pachnie jak gówno. Czemu to w ogóle ze sobą noszę? Nie wiem w sumie. Pewnie smakuje jak gówno też. Ale jak przetestuję, to się zatruję. Wpierdol to. A się struje. Patyk, 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 patyk. A właśnie, bo ja dostałem tą magię nekromancji. Więc podejdę do chłopa, co se leży tutaj. Kliknę zdolność. Nekromancja. No nie mogę. Muszę chyba zabić pierw i potem. Ty, gdzie mam iść? Bo stąd nie pójdę nigdzie dalej. Nie ma tu przejścia, nie widzę. Jest... Nie ma tu przejścia dalej. Muszę iść albo do tej studni. Albo nie wiem gdzie. Safe? Nie wiem gdzie jest safe też. Nic nie wiem na dobrą sprawę. Gra jest zagadką. O kurwa, widzisz, nie przeszukałem tego tu. Pochodnia? Niedobrze, trzeba skraftić. Craft, pochodnia. Razy 3. Nie da się. Zaczynam być głodny. Przecież jadłem przed chwilą. Marchewa. Dobra. Tup, 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 tup. Nic nie zostało, to wszystko jest poltowane. Z najcięższych, bo to są lokacje ciężkie. Jak ja tu pójdę w prawo, to to jest ten nie da rady go pokonać. Nie da rady go pokonać. Chyba, żebym go jakoś wyminął. Jak on pójdzie do góry, to ja dymam w dół. O. O kurwa. Albo ewentualnie spróbować tam do studni znowu. Co jest to, że supon liczat? Nie wiem, ale obstawiam, że się nie mogli pohamować z tym, co gdzie jest i jak przejść i co zrobić.
Dzięki władzy nad insektami słyszysz szepty mistrzów, w mym zgniłym domu było coś świecącego. W zgniłym domu, ale... Jaki zgniły dom? Tu są te drzwiczki, co mogę antymagię użyć. Gudziu, proszę skończ tę grę całą, bo ją tak bardzo lubię. Nie poddawaj się za szybko, bo jest warto. Jakbyś miał problemy, to już wysłałem ci na maila wskazówki i gdzie iść w każdym etapie gry, bo tak bardzo kocham tę grę. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tu już raz byłem. Tu jest jakaś taka ukryta lokacja, ale w tej lokacji nic nie ma. Jest stół, którego się da użyć, to i się pokazuje drzewko umiejętności. Tylko żeby drzewko umiejętności rozwijać jakoś. Pożarcie, strzelectwo, krwawy portal. To muszę mieć te punkty, pomniejsze dusze. Sztuczka piromancka. Krwawy golem, nekromancja, cierpienie. Czarna kula. Robak. No w każdym razie nic tu nie zrobię ze względu na to, że nie mam tych punktów. Coś tu jest napisane. Zaklęty stół tworzy połączenie z bogami, zarówno tymi nowymi, jak i tymi starymi. By zbliżyć się do starszych bogów, musisz zapracować na ich przychylność. Z każdym kręgiem coraz bardziej się do nich zbliżasz. Nowi bogowie przekazują swoją wiedzę tylko tym, którzy dzielą z nimi znak zodiaku i duszę. Czyli Grogorod pewnie ze mną. No, nic tu nie było. Dobra, wydaje mi się, że do studni trzeba wskoczyć. Albo do studni, albo do tej latryny. Co pachnie tam. Czy warto jest wszystko zbierać, jak za 10 minut wpadnę? Może nie padnę. Do kibla? Kurwa, w kiblu jest bardziej niebezpiecznie, a tu mam wrażenie, że jest bezpieczniej troszkę. Chociaż tu też padłem. Pociągnij wisielca za palec. Nie da się. Próbowałem. Enter klikać przy nich. Nic nie. Wisi tu częściowo zgnite ciało. Wisi tu częściowo zgnite ciało. Save'a ogarnię jakiegoś? O stary, chciałbym. Bardzo bym chciał zasejwować w tym miejscu. Ty, chwila, nie tu. Pod F5 jest? A miałem też dobry run, miałem dziewczynkę, miałem wszystko. F5, powiedzieli, że safe jest, kliknęłem, a pod F5 gra mi się zrestartowała do zera. Kurwa. 1 HP miałem, no i co? Ale może bym heala znalazł. Dobra, jest kibel, ładujemy się do kibla. Leży to zakrwawiona dziura wychodkowa, jest na tyle duża, że może się w niej zmieścić. Oj. Spójrz, nie widzisz nic poza ciemnością, zapach za to jest okropny, pachnie jak śmierć, krew, gówno i sperma, wszystko w jednym. No to co, ładujemy się. Sracz. Kostka boli cię od upadku. Kurwa, ale z dworu jebie gównem, człowieku. Stoisz po kolana w gównie. Ściany są pokryte śluzem i innymi okropnościami. Już mi niedobrze, kurwa. Tam po lewo coś jest, widzę to, ale... Co mam tu zrobić? Taki run dojebany? Czekaj, jak to, wespnij się, nie da rady. Nie możesz się niczego złapać. Zaskoczenie tutaj mogło być błędem. O kurwa. O ja pierdolę, no i co? O, to musi być słaba śmierć, obrzydliwa śmierć troszkę. Że nikt ci nie pomoże. Jezu, nie... Musi być jakieś rozwiązanie. Po lewej jest postać. Może jak pochodnia zgaśnie, to coś się wydarzy. Nie wespnę się po tym. Przeczytałem? Nie. No nie ma innej opcji, co tu możesz zrobić? Albo jakiegoś przedmiotu ze kół użyć, albo jakiejś zdolności. Ja... To nie może być koniec.
Rozmowa. Rozmowa ze sobą albo z głosami w twojej głowie nie pomoże ci zachować trzeźwość umysłu. Zaczynam być głodny. Samobójstwo. Są losy gorsze od śmierci, czasem lepiej jest odejść na własnych zasadach. Nie, proszę nie słuchać takich rzeczy, kurwa. To gra, bajka, zabawa. Dziękuję, Don Szczupako, i dzięki, Knuciorek. Obraciak wbił na chatę do Mamona. No nie wiem, co mam zrobić, przyznam. Jakiś item może. Ziemia. Tam się najebie chociaż. Porun do śmieci? Całkiem możliwe. No nie, chyba jest koniec. Ostatnia szansa, że zgaśnie pochodnia i coś zczekamy. Ale czemu ta po lewej postać jest? Coś to znaczy. Ta po lewej postać to jest... Wygląda trochę jak moja postać. Czekam, aż zgaśnie pochodnia. A wy widzicie tą postać w ogóle? Bo patrzę na drugim monitorze, na podglądzie, to tego praktycznie nie widać. A u mnie na ekranie jest bardzo jasno. Tak? Okej. O. A. Bo światło wpada przez górę. No nie wiem, chyba trzeba, koniec... proszę pomocy, posłuchałem się wczoraj twojej rady na live na TikToku i obstawiłem pieniądze, które dostałem z kredytu na fajnej stronie do hazardu i teraz nie mam nic poza kredytem na 30 tysięcy. Proszę pomocy, Witek, ja nie wiem, co robić, ciągle płaczę. Domagali się. Też nie wiem. Weź kolejny? Nie. Nie wiem, chyba trzeba się... No bo co zrobię? Czekaj, ciemniej się robi? Nie robi się ciemniej, wydaje ci... Chociaż ty! Chyba się robi! Robi się chyba ciemniej, bo tam wyżej było bardziej objaśnione. Robi, no. Psst. Kurwa. Robi się raczej ciemniej, ale nie jestem pewny. No, żeby nikt nie przyszedł się załatwić, bo jaja będą... Z maczugą? No. Nie robi się ciemni. Jak mam tak czarny ekran, to widzę, jaki mam uwalony monitor, trzeba go umyć.
Beskitu. Że strażnik ci rękę poda się bezpniesz. Nie wiem, no nic kurwa się nie da. Chwila, enter. Nie wierzę, że się da tu coś wymyślić, po prostu... Dobra. Zapytaj? Nie, tu się nie da. Muszę po prostu... Niestety. Kurwa, tyle zbierania wszystkiego do śmieci. Samobójstwo. Odebrać sobie życie? Krew spływa po twojej szyi. Mroczna ta gra jest bardzo. Znowu gra z tego zepsutego save'a. Czemu zepsuty save? Nie jest zepsuty. To jest początek gry. Karta desek, lutujemy. Znowu od nowa? Czekam, aż dostanę jakieś pojebane itemy. Suszone grzyby, patyk, psy, oczyszczający talizman, to jest nic wartego, wybuchowa fiolka. Surowe mięso, git. Jajka, no. Mięsko zawsze dobrze, dobre. Wkraczasz w mrok. Tracę umysł. Żelazna strzała. Olej. Rzepa. No i tyle. Wszystkie te... Szklana fiolka, ogi. A wezmę trochę. Wezmę to zgniłe mięso, bo jeden z robaków wchodzi ci po ręce. Wezmę zgniłe mięso, może ktoś będzie chciał. Nakarmię kogoś tym zgniłym mięsem. Zielone zioło, dobrze. Olej. Potrzebuję czerwonej fiolki. A do czego jest olej? Olej. Fiolka pełna oleju. Łatwopalny płyn. Pewnie do kraftu czegoś. Tutaj jest dużo rzeczy. Ale... Wyważ drzwi, zdolności, antymagia. Drzwi są dla ciebie za silne. Niestety antymagia nie działa. Kluczyka chyba też nie mam. No nie mam, w poprzednim runie miałem klucza, mogłem pomyśleć, żeby tu przyjść i rozkluczyć, rozpróbować. Idzie. Trzeba było zobaczyć, co ten zwój leczenia robi. No, już w sumie jak było po runie, trzeba było zobaczyć, zgadza się. Zanim... Rolowanie będzie, przeszukaj. Orzeł reszka, orzeł. Może trafi. Ładnie. Znajdujesz zwój mrocznego maga. O, to brzmi dobrze. Tego jeszcze nie miałem, co to? Poznaj sekrety poświęcenia krwi niecnej ceremonii samookaleczania. No. I co? Zdolność jakaś przybyła? Krwawe poświęcenie. Poświęć krew dla bogów, władza nad insektami? Czej. To to? Co mi to daje w sumie? Teraz z nim do kibla musisz iść. Thank you.
No i chuj. Dobra, możemy wypełnić fiolkę. Zlej do fiolki. I ten czarny płyn na co? On do czegoś tam był, co mówiłem, że aż szkoda, że nie mam tego czarnego płynu teraz ze sobą. Poczęcie życia. Salami. Z tym zombiakiem nie wiem, czy jest war walczyć. Na dobrą sprawę. No jest niby jakaś skrzynka ciekawa, ale... ale dostanę zatrucie. A zielone zioła mam? No niby mam. Stracę hapsy. Znajduję szyszkę. Butelkę whisky. Jakiś OP armor mi dajcie. Jakąś broń, co będzie one-shotować wszystko. Co będę mógł się bić ze wszystkimi. Ziemia. Stać. A, to nie ten etap. Dobra, a wskoczę do tej studni w sumie. Bo tam w kiblu wiem, że już niczego nie będzie. Chociaż zanim wskoczę do studni, zrobimy szybkie przelutowanie, bo może będzie czerwona fiolka. Czerwona fiolka to mi uratuje dziewczynkę. To idź do zbrojowni może, ja wiem, gdzie zbrojownia jest. Kość. Mega giga ważne. Wierzę, ale teraz nie. Srebrniki. Oczyszczający talizman już miałem. Zgniłe jajko, ale syf. No nie mogę przejść dalej. Cały czas utykam w tym miejscu, ale w końcu mam nadzieję, że coś pchnę. Do przodu patyczek. Szczęśliwa moneta. Może być. Tu jest ta hydra, która chce, żebym ciało przyniósł. Do kibla już nie skaczemy, oj nie. Kapłani. Chwila, byłem tu przed lum? Kurwa, byłem. Tup, 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 tup. Tu jest ta cała wielka biblioteczka. To dużo czasu zajmuje zlecenie tego. Wyszukaj. Aaaa! Kurwa, ja wiem, ożył. No i reszta. I szczur mnie użarł. Paskudna rana została. Drużyna, rozdział drugi, co? Rozdział pierwszy. Podręcznik skrytobójcy. O! To jest chyba, o ile to jest to, co myślę. Podręcznik skrytobójcy. Ta książka zawiera instrukcję, jak oskurować zwierzę lub humanoidalną istotę i jak zrobić wiarygodne przebranie ze zdobytej skóry czy futra. No to nie jest to. Precyzyjnymi ruchami nożem do skurowania oderwi skórę od mięśni i kości. Mając wystarczająco kawałków skóry, możesz użyć ich do stworzenia stroju, swojego rodzaju przebrania. Przebranie ukryje wszelakie ludzkie zapachy, czy to zapach strachu, czy głodu. Będziesz w stanie oszukać bestię podczas swoich łowów. Zalecana jest to ostrożność, gdyż maskowanie nie zadziała, jeżeli zbytnio zbliżysz się do bestii. Myślałem, że to jest ta książka, co daje mi dużego movement speeda, ale to nie jest to. Drużyna, rozdział pierwszy. Dobra, można przeczytać. Drużyna, tom pierwszy. Te strony przeznaczone są opowiedzeniu o wydarzeniach, które miały miejsce w 809 roku, po narodzinach naszego Chrystusa Wywyższonego. Opowieść drużyny jest znana wielu, ale mało osób zna faktyczny przebieg wydarzeń, który zainspirował te wszystkie poematy i pieśni. Drużyna składała się z 5 osób. Z François, o... z Nilwana i z Waltei, dominującego, bezkresny i oświeconego. Chambary, udręczonego, po czym był jeszcze piąty, ten, który nigdy nie aspirował ku tym samym wyżynom, co pozostali, którego historia nie ma świadków, zapomniany. Drużyna zebrała się, żeby poszukiwać starszych bogów, którzy zostawili ludzkość bez przewodnictwa i bez pomocy w ciężkich czasach. Wielkie królestwa gniły, a wysokie cnoty, ku którym kiedyś zwracali się ludzie, zostały zastąpione plugawymi zasadami i praktykami. Wtedy to istniał starożytny grobowiec prowadzący do starożytnego miasta Mahavre, który funkcjonował jak węzeł, w którym zbiegały się różne plany egzystencji, miejsce, gdzie człowiek mógł wciąż spotykać Stwórcę. Ci, którzy pozostali tam, postawiliby tam stopę, znaleźliby się w nieskończonym wirze boskich wymiarów i zaświatów. W
Właśnie tam drużyna domagałaby się praw do samorządu ludzkości, wolności w wyborze własnego losu i budowania przeznaczenia, na które zasługujemy. Jeszcze jest volume 2, ale czy to istotne w sumie jest dla gry? Tak w skrócie mogę przeczytać. Drużyna znalazła drogę do starożytnych grobowców, które miały zaprowadzić ich do konfrontacji ze starszymi bogami. Drużyna przedzierała się przez wiele zagrożeń, które starsi bogowie przed nimi stawiali. W końcu ich piątka dotarła do złotych bram Mahavre, w tych samych bram, do których wstąpił Almer 800 lat wcześniej. Mogło się zdawać, że pokonali już wszystkie wyzwania starszych bogów, ale w najważniejszej chwili w umyśle piątego ziarno niepewności. Zapomniane było ostatnią próbą starszych bogów. Jego celem w wielkim planie było stworzyć zamieszanie i zwątpienie w drużynie. Jednak oddana swemu celowi drużyna parła naprzód. Odłożyli wątpliwości na bok i skierowali się ku złotej świątyni Mahavre. Drużyna zniszczyła dziedzictwo starszych bogów i stworzyła nowy porządek świata. Wiek, w którym ludzkość zdecydowała o własnym losie, wiek dobrobytu i rozwoju. Członkowie drużyny stali się nowymi bogami, których znamy i kochamy po dziś dzień. Kurwa, po co ja to czytałem? Myślałem, że coś będzie. Ciekawego, a to hoj. Orzeł Reszka, Reszka. I cześć, baneczek. Nie znajdujesz nic ciekawego. Każde RNG na minus mi wychodzi. Anatomię. Anatomia. Księga Wiedzy Medycznej, Anatomia. Zebrana wiedza Homera z Abyssonii. Objawy w... Zdezorientowanie lub wstrząśnięcie, pęknięta lub złamana kość, krwawiące rany, zatrucie, pasożyty żołądkowe, chwilowe ogłuszenie, zainfekowana rana na ręce, zainfekowana rana na nodze, ślepota lub inny uraz oczu. Pirat. Poważne uszkodzenia mentalne, poważne uszkodzenia fizyczne, poważne krwawienie zanusa. A nie widziałem, że takie efekty mogą być. Tymczasowy paraliż, silne zatrucie toksynami. Różne etapy głodu, różne etapy strachu. Ta książka nie uwzględnia absolutnie wszystkiego pod słońcem, przez to powinna być używana jedynie jako odniesienie. Kurde, ile różnych rzeczy się może wydarzyć. Księga strachów. Księga strachów i fobii. A, to już patrzyłem. Ja mam... co ja tam mam? Erotofobię. A ona miała nekrofobię, ta dziewczynka. Strach przed śmiercią, zmarłymi i zwłokami. Fazmofobia przed duchami. To już czytałem. Cześć, Witek. Hejo. A w takiego chaos moda byś zagrał? Tutaj klip. Na razie nie sprawdzam, wiesz, bo grałem. Zobaczę później może. Ale dzięki. Stać. Skipik. Dobra, teraz nie będzie restartu. Teraz się uda coś sprogresować. Do save'a dojść chociaż. Bo jak będzie restart, to już się troszkę... podirytuje. Tu są króliki. Za królikami jest zioło, które potrzebuję, więc idę i tak. Ale nie mam teraz potrzeby znalezienia partnera, chociaż tam poparcie dla bogini wzrośnie, więc chyba warto. Dobra, niech będzie. Poparcie dla bogini Sylwany, Sylwiana, jakiej tam. Wraz z tym czynem rośnie twoja przychylność u Sylwian. Szukasz partnera? Ja dziękuję już. Ostatnio jak wyszedłem stąd, to się czołgałem. Dobra, trzeba coś zjeść. Suszony grzyb. 29. I salami. Oj, salami mocne było. Trochę overkill. No nie wiem, tu nie ma gdzie iść. Muszę iść najwyraźniej do... no do studni. W studni coś próbować. Jagódki. Lotka do rzucania. Zgniłe ciasto warzywne. Błękitne zioło. Surowe mięso. Trzeba by upichcić to. Cześć Witek, cześć Anonimek.
No do studni. I liczyć, że w studni jakoś wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to nie wiem. Pochodnia, o to mnie przeszukałem, widzisz. Sałata, żarcie. Nóż do rzucania. Kiblu, do kibla już nie skaczę, bo tam nic nie ma. No chciałbym chętnie dowiedzieć się, co jest dalej, trochę poznać, co się w tej grze dzieje. Ale no nie mogę, cholera nie mogę, bo te moby są popierniczone, to raz. A dwa... To ty byłem tam? Dwa, to nie wiem. Nic się nie dzieje? Na pewno się coś dzieje. Dobra, skaczemy na dół, do studni. Odór śmierci, zeskocz. Okej, okay, jest skrzynka. Nie wygląda na zamkniętą. Otwórz i ze szczęśliwą monetą. Reszka, reszka, nie dwa razy orzeł. Kurde no. Dobra, szukamy. Tu musi coś być dobrego. Dużo lutu. 6 srebrników. W ogóle po co mi kasa póki co? Biała fiolka. O, 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 biała fiolka była... Słyszę szepty. Stworzył bóstwo ze swojej trwogi. Zajebistą mam postać. Useful. Jestem w stanie uwalić takiego osobnika, ładując go w łeb po prostu. Ale pierw trzeba zlutować to, co można, bez uwalania, bo jest spora szansa, że znajdziemy jakiegoś shielda, że stracimy mniej HP przy enkanterze. O, co to? Kościotrup. Siedzi tu samotny szkielet. Kręcić się w głowie. O, o. Umarłeś przez zainfekowaną ranę. Ja pierdolę, jaką ranę? Kurwa, jaką ranę? Przecież ja jak żarłem, nie było żadnej adnotacji, nie było żadnej ikonki. No szczur. No uwalił mnie szczur. No ale nie było żadnej ikonki, żebym uleczył infekcję. Była? Ja pierdolę. Od nowa wszystko. No, a już się dowiadywałem, co tam kurwa jest. A, co to jest? Hej, Guciu, w zalewie różnych prześmiewczych donate'ów w ciągu twojej kariery chcę ci przypomnieć, tak? Że poprawiasz humor wielu widzom na każdym streamie i mogą się tutaj odstresować, za co są ci naprawdę wdzięczni. Powodzenia i dziękujemy. Dzięki. Mniejsz ten poziom? Nie. Albo na takim, albo nie gramy. Nie dałem sobie tego donu. Ciężkie to kurwa. Dziękuję Foremek, dziękuję Mikas, dziękuję Dagret, Karatuch, Kretelos, Mati, Młody Aloe i Kapitan Zork, i Niborn James, i Lolix, i Invi. Dzięki. Może nowa postać, bo to jest chujowa? Może faktycznie ta postać jest chujowa? Ta postać nic nie ma takiego. Chyba, że ona się później rozkręca. To nie skill, tylko postać? No? Czy użyłem chociaż raz magii? Nie! Jak miałem magii użyć? Nawet nie mam skillka magii.
Docelowo gra powstała na ten pierwszy poziom trudności. Chwila, nowa gra. Mroczny kapłan. Nie kłopocząc się błahostkami, jak moralnością czy etyką, mroczny kapłan ma przewagę w magii krwi. Jednak oddanie się magii osłabiło jego fizyczne ciało. Czytaj, jesteś squish jak skurwisyn, dostaniesz liścia i się składasz. Mniej więcej tak. Albo szczurek cię ugryzie i jest koniec. Ten wygląda, cudzoziemiec. To nie jest czasem łucznik? Zahartowany chłodnymi wiatrami północy cudzoziemiec jest szczytem przetrwania. Zna wszystkie sztuczki do przetrwania nawet najbardziej niemożliwych sytuacji. To brzmi dobrze. Postępujący prawie i szlachetnie rycerz. Trenując walkę od dziecka, rycerz góruje w walce z bliska i używaniu różnych broni. No brzmi mocno. Najemnik. Złodziej, zabójca, co by tylko przyniosło pieniądze. Najemnik jest znany ze swoich nieczystych zagrań i kreatywnych sposobów na zdobycie przewagi. Taka tricky postać. Nie wiem, albo łucznik, albo wuj. Ten mag, czy ten mag fajny był? Nie wiem, kurde. Wydaje mi się, że mag zaczyna może być ok, jak pozna jakieś spelki. A ja jakie spelki miałem? Miałem przywołanie golema, którego nie użyłem ani razu. Albo rycerz, albo najemnik. Tego z złodziejaszka to pomijam, nie chcę go. Nieczyste zagrania i kreatywne sposoby na zdobycie przewagi. Rycerz albo cudzoziemiec. Kurde, nie wiem. Rycerz to kobitka? Jak kobitka? A, no bo ma te. To on chyba kobitka. Dzięki, Kralczu. Klientka, no. Tylko z krótkimi włosami. Chyba łucznik. Najemnik. Czy rycerz, klasyka gatunku? Kurwa, nie wiem, przyznam. Dziękuję, Majcin. A zróbmy tak. ~25% było. Czemu nie mogę kasować? Backspace nie działa. Escape'em się kasuje. Uwaga, gra zawiera scenę ekstremalnej przemocy, krwi, przemocy seksualnej i używania narkotyków. Jeśli wolisz unikać tych tematów, zalecane jest nie grać w tą grę. Znowa historia. Mam wrażenie, szczerze, że ze wszystkich postaci wybrałem najgorszą. Poprzednio. Nie teraz, tylko poprzednio, przy poprzednim runie. Że wybrałem najgorszą. Wybrać tryb gry. Strach i głód. Fear and hunger. Łatwiejszy tryb dla początkujących. Mrok jest litościwy, głód nie jest aż tak groźny. No nie wiem, no. Grałem na tym. Specjalny tryb gry łączy fizyczne, mentalne i socjalne wyzwania w jedno. Może być zbyt trudny dla początkujących graczy. Tryb solo. Żadnego zapisywania, czyli na hita trzeba przejść. Ja bym powiedział, że gramy na tym, co graliśmy. Bez przesady, żeby grać wyżej. Na tym, co graliśmy. Trzeba się nauczyć.
Lochy nie okazują litości. Mrok jest prawdziwy, głód nieustępliwy. Przeciwnicy są ciężsi. Nie? Tak. Zagrać wstęp? Tak. Cześć, dojem i już będę czytał. Nadanie jeszcze było. Placki. Dobra, lecimy. Historia rycerza brzmi tak. Pani rycerz brzmi tak. Narodziłaś się z dominacyjną duszą, dzięki której ludzie naginają się do twojej woli. Jesteś rodzoną przywódczynią, choć zdarza ci się być ślepą na krytykę. Gdyby znak, pod którym się urodziłaś, nie wystarczył, by zagwarantować ci wielką przyszłość, twoja rodzina należała też do bogatej szlachty. Za młodu zostałaś wysłana na trening, by stać się świetnym rycerzem Królestwa Rondynu. Trening na Giermka był ciężki i nie oszczędzał nikogo. Nie miało znaczenia, czy było się szlachcicem, czy nie. Na środku poligonu miał miejsce treningowy pojedynek pomiędzy tobą, a wytrawnym Giermkiem. Mawia się, że wojownik pokazuje swe prawdziwe barwy podczas swojej pierwszej walki. To stosuje się też do ciebie. Kiedy zobaczyłaś zmierzający ku tobie miecz, szybko uchyliłaś się, uniknęłaś go, uniosłaś puklerz do obrony. Puklerz do obrony. Po coś to mam. Nauczyłaś się obronnej postawy. Kurwa! Chciałem to drugie, bo wtedy byłaby szansa, że jest dodge. A tak to będę musiał obronną postawę klikać. Chyba lepsze było pierwsza opcja, bo wtedy by to jako pasywka była, a tak to trzeba ten. Jezus. Z czasem wyrosłaś na uzdolnioną wojowniczkę i cennym atutem dla królestwa. Jednak Królestwo Rondonu uważało, że idzie za wolą bogów w swojej pogoni za mocą. Mimo to wszystkie nagrody zdawały się wpadać w ręce elit i szlachty siedzącej spokojnie za ścianami zamku. Królestwo niemiłosiernie poszerzało swoje wpływy, zamiatając słabsze miasta w pył i plamy krwi. Biorąc w niewolę kobiety, zabijając mężczyzn, oszczędzając jedynie kilka dzieci, by rosła ich legenda. Twoje oddanie zostało podważone, byłaś już gotowa odejść z armii, ale twoja rodzina nalegała, nie wymagała, byś pozostała świętym rycerzem, bo inaczej przyniesiesz ich szlacheckiej rodzinie wielki wstyd. Zerwij więzy rodzinne i ucieknij. Posłuchaj rodziny i pozostań świętym rycerzem. Ja bym kliknął jedyneczkę, ale dwójeczka byłaby pewnie, nie wiem, może lepszy będzie rycerz w gierce. Rodzina nie znaczyła już dla ciebie więcej niż nieznajomi, których spotykasz na ulicach Rondonu. Bez wahania zerwałaś z nimi więzy. Gdy miałaś już uciec z armii, sprawy przybrały niespodziewany dla ciebie obrót. Spotkałaś kapitana najemniczej armii, który zdawał się podzielać z tobą niską opinię o Królestwie Rondonu. Prosty lud zbierał wojsko wokoło charyzmatycznego lidera Legarde, który miał skromne pochodzenie, podobne do zwykłych farmerów i wieśniaków. W jego postawie zdecydowanie było coś nie z tego świata. Legarde zobaczył w tobie potencjał i ciepłymi słówkami praktycznie uwiódł cię w dołączenie do jego grupki najemników. Dzięki rygorystycznej dyscyplinie zajęłaś wysoką pozycję w jego armii, rycerzach Północnego Słońca. Twoja armia szybko rosła zarówno w rozmiarze, jak i w wpływach na zachodzie. Z początku Królestwo Rondonu używało twoich usług dla własnej korzyści. Zaczął u ciebie sensownie grać. Bo latam duny z 16 na Legion Delis Ash Beyond i ciężko no ciężko wszystko na hita mnie miota. Nie wiem w sumie, od momentu... Chyba klawa zmieniłem na takiego dobrego. Jak supresa też się ogarnęło. Supres musisz mieć ogarnięty na 100%, klawi, kresy. No. Z początku Królestwo Rondonu używało twoich usług dla własnej korzyści, teraz widzieli cię jako zagrożenie dla ich obecnych rządów. Coś zmieniło się też w Legardzie, zamknął się w sobie i zaczął badać starożytne teksty i okultystykę. Dostał obsesji na punkcie pewnych reliktów i artefaktów, od których czułaś niepokój i okropne koszmary. Czasem było tylko gorzej, gdy Legarde zdecydował się napaść na północną stolicę Oldegardu. Kurwa, historia tego mrocznego księcia była 100 razy ciekawsza niż tej rycerki. Gówno. Bez ostrzeżenia czy negocjacji Legarde zabił każdego, kto stał mu na drodze do tego tajemniczego starożytnego artefaktu.
To małe potknięcie wystarczyło królestwu Rondonu, by zwrócić lud przeciwko Legardowi i usprawiedliwić jego więzienie. Gdy oddziały rondońskiej armii kroczyły ku twojej wyraźnie mniejszej armii, musiałaś wybrać, jaką pozycję zajmiesz w nadchodzącej bitwie. Stań w tyle i zajmij się obroną, wbij się w nadchodzący szturm. No stań w tyle. Zdobywasz długi miecz i tarczę z herbem orła. No a jakbym kurde wleciał w ten, to bym miał tuchenda pewnie. Ja pierdolę. Zdobywasz też zbroję płytową i nagolenniki. Kurde, to jaki start w ogóle ta postać ma. Rycerze Północnego Słońca, czyli moja armia, przegrała bitwę. Wielu z twoich kompanów poległo, ale tobie udało się uciec z pola walki. Legardy został zebrany w niebole, najpewniej do użycia jako propaganda. Nie wiedziałaś, że nie miałeś dużo czasu, zanim zostanie skazany na śmierć, więc musiałaś działać szybko. Nawet jeśli wyglądało to na misję samobójczą, zdecydowałaś się uratować Legarda z więzienia, w którym go przetrzymują. Przed wyruszeniem na tą desperacką wyprawę uznałaś, że dobrze będzie przygotować zapasy i ekwipunek. Przygotuj jedzenie, przygotuj ekwipunek, biegnij prosto za nim. Jedzenie, ekwipunek, nie wiem. Chociaż jedzenie. Jedzenie w tej grze. Zdobywasz 3 suszone mięsa, spleśniały chleb i ser. OP jest to w ogóle ten start. No i pokaż. Jakie mam statystyki? Ja pierdolę. Level 1, 86 obrony, 65 ataku. Ale gównem grałem, obsranym. Długi miecz, tarcza, zbroja, nagolenniki. Jeszcze bez hełmu to jest. A moja postać co ma? Erotofobię, czyli też boję się wielkich tych genitali. Te itemy to RNG ci dało. Jak to? Jak RNG? Przy każdym starcie gry dostajesz inny item? Ale se idę. Salami. Mam dużo żarcia, dużo obrony, dużo ataku. Teraz to może się, mogę się bić ze wszystkimi. To odkryjemy nowe ścieżki w końcu. 5 pudełek zapałek. Płócienny kaptur. O, ale start. Kawałek płótna i patyk. 2 suszone grzyby. Kurde, ale aż mi ciągnie mnie z powrotem do tamtej postaci, żeby zobaczyć, jak magia działa. Te krwawe golemy, przyzywanie i tak dalej. I tak mnie ciągnie do tamtej postaci. Serio. Dobra. Co tu mamy? To wygląda inaczej jakoś. Mrok zdaje się na ciebie napierać. To wygląda inaczej. Kurwa! Dobra. Atak. 264. Nie dostanę? 14. Kaptura nie ubrałem. Atak. Nic mi nie zrobiły te wilki. Aha. Drzwi wyglądają na otwarte. Odejdź. Chwila. Escape. Infekcja nogi jest i krwawienie. Uf, uf. A już tamten save widziałem wszystko, co gdzie jest. No, nie wiem, czy nie wrócę na poprzednią postać chyba. Nie wiem. Jakoś tak już się zżyłem z tamtą postacią. Ale jest kurwa słaba, jest tragiczna tamta postać. Dobra. Trzeba zrobić tak, kawałek płótna, żeby blida zahamować i zielone zioła, żeby infekcji się pozbyć i trzeba się healnąć, ale nie za bardzo mam jak. Oj, pobiłem psa. Nie wiem, chyba wrócę na tą postać. Go Maki, zmień historię? Czemu zmienić historię? Jest słaba, bo nie używały skilli, ale ja nie miałem żadnych skilli do używania.
Rozkręci się, będzie dobrze, wracaj. Miałeś? To co miałem? Jakie skille miałem? Jakie skille miałem? Miałem antymagię. Nie miałem żadnej kuli ognia. Kurwa, wracamy na tamtą postać. Chcę tamtą postacią grać. Podoba mi się ta postać. Za bardzo mi się ta postać podoba. Fajna jest. Historia mi się tej postaci podoba. Rycerz taką nudą zawiało. Jest mocny, ale... Dwie marchewki. Znowu ten save zjebany. Ale czemu to jest zjebany save? Czemu ten save jest zjebany? Corrupted jest. Nie jest corrupted. Władza nad insektami. Takie mam skille. I antymagię. No i papa, trzeba uciekać. Ucieczka. Twój skład próbuje uciec. Do tego się nadaje ta pod... Nie no, dobra, restart. Ja pierdolę. Uda się w końcu na tym save'ie. Kontynuuj. No też, ta postać najbardziej klimatyczna się wydaje być. Gramy tym. Uda się. Mąka pszenna. Zgniła marchewa. Ma kutasa? Chyba ma. Nie wiem. Kamień... O! Co to? Kamień czarnoksiężnika. Zbroja, to jest akcesoria. No, może coś dało fajnego. Szczęśliwa moneta, git. Patyk. Zaraz to stracę? Nie stracę. Rzepa. Teraz już będę grał ostrożnie bardzo. Kawałek surowego mięsa. Super start. Wracaj do maga. Na 6 podejściu już latam z Firestormem. Summony nakurwiam w bitwa. One shotuje oponentów. Nie da się mnie trafić i clearuje mapki T16 z palcem w serniku. Okej. Okay. Zgniła rzepa. Ziemia. 5 pudełek zapałek. Dobra, przeczytajmy to. Co to jest ten kamień? Załóżmy, to jest akcesorium i daje tak, magiczny pierścień noszony swojego czasu przez wielkiego Betela, odnawia umysł podczas walki. Ale gówno. Chyba, że umysł to jakaś mana. I się drop. Psy. Jeździ się. O, suszone mięcho. Czy surowe mięso mam? Mam, trzeba upichcić surowe mięsko. No i ładnie. Ta postać fajna. Nie wiem, jakoś tak... Ten layout mi się podoba, ta postać, tylko no ciężko jest z nim. Nie da się ukryć. Kawałek płótna i patyk. Dobra, idziemy dalej. Oj, ostrożnie teraz. Jak mi on dorwie, to jest porunie. No. 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 Teraz. Okej. Okay. No i to jest ważny pokój, bo w tym pokoju spelki są. Dla maga się takie biblioteczki są istotne. Przeszukaj. Orzeł. No i kurwa, graj se. Jeszcze szczęśliwej monety użyłem. Dobra, reszka. Bez szczęśliwej monety. Reszka jest. Zwój zakonu Sylwian. Co to jest?
O! Jakiś skillek. Kochające szepty. 30, ale 30 czego? Umysłu? Skupione szepty noszone przez starszą boginię Sylwian leczą nawet ciężkie urazy. O! Że co? Że krwawienia i tak dalej? Tylko to jest... kosztuje 30 czegoś. To nie jest heal, to jest... Wydaje mi się... Jakieś statusy, po prostu. Typu złamanie... nie wiem... Debuffy, no. Nie wydaje mi się, żeby to był heal. Co ta ikonka skilla oznacza? Która? Nie wiem. Dobra. Atrapa książki, git. Wysleję go do fiolki. Kawałek płótna. Wskazy kapitana, 4 pudełka zapałek. Salami. Poematy miłości i udręki. Czy coś ciekawego w tym będzie? Spętane serce autorstwa Ronana. O ja pierdolę, czambary. Ciche wdzięki życia skryte w twych oczach. Oczach, o których śnię po całych nocach. Próżne łzy ciążą na mnie. Naszej miłości do kłamstw. Kłamstw noce nieprzespane od tych głupstw. Co za pierdoły. Łańcuchy mego serca z każdą chwilą coraz cięższe, ich waga mnie zgniata, widzisz cierpienie jakie znoszę, nie mogę oprzeć się widoku oczu twych ciężkich jak łańcuchy w sercu mym. Myślisz chwilę nad tymi wersetami i nie dochodzisz do żadnych wniosków. Kawałek płótna. Kawałek płótna i patyk. Dajcie mi jakąś broń dobrą. Oj, kurde. I teraz robal. Robal mi wszedł po ręce. Trzeba patrzeć, czy nie będzie statusu jakiejś infekcji, czy coś, czy nie zarobaczeje. Jajo. Tutaj trzeba było zeskoczyć, ale zanim tu zeskoczymy, to oczywiście pierw trzeba wszystko przelutować. Jagody. Jagody. Może jeszcze da się stąd usiec. Tu jest kibel. Tu jest ten kapłan. Zielone zioło. O, przydatne, bardzo przydatne. Błękitna fiolka też bardzo fajne. Dobry run jest, serio. Całkiem solidny run. Dużo użytecznych rzeczy mam przy sobie, plus mam ten zwój pod heala. No nie wiem co to jest, czy to liczy statusy. Tytoń. Szyszka. Jaki progres dzisiaj? Jestem w tym miejscu co wczoraj, nie mogę przejść dalej. Użyj rasa się dowiesz. No widzisz, ale zobacz co tu się dzieje. Użycie tego. To. Czegoś zabiera 30. Jeszcze potrzebuję czegoś do ataku. Jeszcze jakiś atakujący sklep. Nie wiem, czy to jest 30 umysłu, czy to jest 30 hapsów. Chyba umysłu. 30 many. Kurde, to nawet dobre combo, bo mam ten ring, który przywraca manę podczas walki. I mam... Mam skillka. Może leczy 30? Tako? Nie, nie wydaje mi się. No i tu jest ten szczuras. Przeszukaj. Będzie orzeł czy reszka? Będzie orzeł, więc reszka. Kurwa. Infekcja. I przez ten szczuras mnie ostatnio zabił. Zielone zioła. Albo stop, może teraz użyjmy tego. Może dla testu. Czy infekcję to wyleczy? Dobra, to jest chyba healek jednak, bo nie mogę tego użyć mając full HP. Albo nie ma żadnych statusów.
Znaczy status jest, ale nie, może jakiś inny musi być, typu złamanie albo... To w walce? Nie, poza walką też to można użyć, na pewno. Nie, że tylko w walce. Jakby się nie dało użyć, to byłoby na szaro. Guciu, Guciu, zagrasz w 60 sekund. Wydajesz się idealną osobą do tej gierki. Na razie nie za bardzo, bo gram w to. A chyba grałem. Grałem? Możliwe, że grałem. Nauki o Sylwian. Nauki o Grogorocie. Nie czytamy tego jak co, już chyba to czytałem. Lotka do rzucania. Dwie marchewy. Czytaj? A już czytałem większość z tych rzeczy. Nie ma co dwa razy z rzędu czytać. Księga strachów też czytałem. Podarta kartka. To już zebrałem. O! Reszka. Jest. Księga zapomnianych wspomnień. Ja już chyba to miałem. Co to robiło? Tak, już to czytałem. Ciepło nie umiesz wyjeść. Czy to nie jest czasem skillek do leczenia? Wspomnienia przeszłego życia przemykają ci przed oczami. Złowrogie rytuały. Tak, czytałem to. Tylko co to dawało? Ofiara krwi. No coś to daje. A co to daje? Ta ofiara krwi? Nie wiem, to jest jakiś skillek. To jest kolejna zdolność. Krwawe poświęcenie. Poświęć krew dla bogów. A może trzeba by było z tym wrócić tam do Grogorota i dać ofiarę. Jakbym to poświęcił, to bym dostał coś w zamian za to. Tylko musiałbym wrócić. Tam, gdzie był... Zaraz pójdę. Bo ostatnio to miałem, ale nie wróciłem z tym. Przeszukajmy to. I zaraz wrócimy. Anatomia. To już było. Pokutników. O, to nie wiem, co to jest. Pokutników. Rycerze pokutnicy. Rycerze pokutnicy to specjalny oddział Watykanu, którego członkowie noszą robione na miarę zbroje. Pokutnicy są wysyłani na najgroźniejsze misje, gdzie szanse przetrwania są wyjątkowo niskie. Przez to zbroja jest zaprojektowana tak, że można ją tylko ubrać. Nie da się jej ściągnąć, gdy zostanie się już wybranym na misję. Wnętrze zbroi pokrywają małe kolce, które wbijają się w skórę noszącego. Ból ma oczyścić umysł dla zadania, jak i zwiększyć furię w środku walki. Przez naturę pokutników i pokutnej zbroi jedynie skazańcy z karą śmierci lub dożywocia są wcielani do oddziału. Rekruci otrzymują ostatnią szansę otrzymać odkupienie za swoje grzechy, zanim Almer wyda osąd ostateczny. Niezłe pojebaństwo. Cześć, Chris Persson, dzięki. Pojebane? No. Ci, co dostali karę śmierci, dostają rolę pokutnika do oddziału Watykanu, gdzie mamy zbroję, gdzie są kolce, które wbijają im się w skórę, żeby zwiększyć adrenalinę podczas walki. Zbroja jest tak szyta, robiona, że możesz ją tylko założyć, nie możesz ściągnąć. Zaczynam się robić głodny, trzeba coś zjeść. Może salami. Enter. Ile mam głodu? No salami jest OP. Przeszukaj. Orzeł Reszka. Orzeł. Proszę, no. Dobrze. Pusty zwój. No i co to? Pusty zwój czekający, by w nim coś napisać. Niestety nie masz czym pisać. A, kałamarz znalazłem wcześniej, ale teraz go niestety nie mam. Strony książki pierwszej. Coś tam za biblioteczką jest? Tak, tam jest przejście, ale zanim pójdziemy tam do przejścia, to chcę wrócić i spróbować ofiarować krew Grogorotowi, czy jak mu było. Tutaj. I spróbujmy. Escape. Zdolności. Krwawe poświęcenie. Chwila. Teraz złożyć w ofierze twoją własną krew ofiarą krwi? O! Chwila. A czemu...
Tak. Grogorod, błogosławi cię nową magią, poznajesz krwawego golema. No. Pięknie, w końcu coś. Mam sumonka swojego, teraz żeby nie rozjebać runa. Ale za 30 HP, straciłem 30 HP. A teraz sprawdźmy, czy mogę się healnąć. Kochające szepty. O kurwa, mocne to jest dosyć, przyznam. 30 HP tak o. Tylko problem jest taki, że tracę umysł. A trzeba sobie ten umysł jakoś zregenerować. Pytanie czym? Ruchaniem? No w walce pierścień tak, ale pewnie ten pierścień bardzo mało regeneruje. Krąg rytualny został już wyczerpany. Czyli przy takim... Czyli mogę teraz podczas walki przyzwać golema, który niby będzie coś robił. Pytanie, czy ten golem jest mocny, czy nie. Poświęć własną krew, by przywołać golema walczącego tymczasowo u twojego boku. Kurde. Jak ten golem będzie gównem i to jeszcze tymczasowo i jeszcze kosztuje krew, to jest pojebany ten golem. Mam nadzieję, że jest pojebany. Bo to jeszcze muszę zadać sobie... To jest tak, przyzywam golema, tracę turę, zadaję sobie HP, jeszcze mobek mnie strzela. Ale mam dobre combo, mam heala plus golema. Tylko trzeba jakoś kurde umysł odzyskać, nie wiem jak. Błękitne zioło podniosłem. To jest chyba jeden z lepszych runów. Błękitne zioło. Zielone leczy infekcje, błękitne daje healka. Błękitna fiolka, a może craft jest jakiś? Ile craft item? Płócienny kaptur. Jakbym skórę miał, to mógłbym skraftić. Błękitne zioła. O! Jak znajdę jeszcze kartki księgi drugiej, trzeciej, to coś dostanę. Ale finalnie chyba muszę tutaj zeskoczyć, bo tam dalej nigdzie nie pójdę. W sensie... Chyba jest ciężko, jak dobrze pamiętam. Trzeba zeskoczyć tam w dół. Proszę znajdź save'a. No fajnie byłoby save'a znaleźć, ale to nie jest tak o... To nie jest proste. Znaleźć save'a. Jest? No nie jest. Stać. Policja. Dobra, skip, bo już gadaliśmy razem. Rozumiem, zdaje się, że jesteś przy zdrowych zmysłach. Czy jesteś złą osobą? Nie jestem złą osobą. Dobra. Jezusek. Czy chce się pomodlić? Do Grogorota. To jest tylko w grze. Kończysz modlitwę. No i na tym placu, kurczę, nic nie mogę znaleźć za bardzo. Są to króliki. Pójdę tam, bo tam są ziółka. I wypadałoby to kliknąć, żeby bogini się przypodobać. A właśnie, sprawdźmy stop. Ile mam umysłu? Mam 54 umysłu. Zobaczymy po tym, co się wydarzy. No. Cześć, my chicks. Wychylność u Sylwian. Rzeźko i świeżo. Nie dałoby nic. 54. Dałby body? Nie. Już testowałem. Dwa jaja. Pochodnia. Sałatka. Zioła na infekcję. A nie, błękitne. Pomidoro. Na dole nóż? Ja wiem, że to jest nóż, ale ten nóż jest tylko dla dziecka. Dziewczynka może się nim...
posługiwać. Ja nie mogę go podnieść. Dobra, skaczemy do studni. I... ale safe, może powinien tu być safe, bo skoczę do studni, jest tak olbrzymia szansa, że się wyjebie, że to szok. Chyba, żeby spróbować na tego więźnia. Znaczy strażnika. Chwila, tu nie byłem, bo tu jest strażnik, który chroni, ale może tu gdzieś jest safe. Nic tu nie zostało. Tu jest strażnik, który chroni. No. On... oj. Jak się zagruje, jest koniec. Golemem na easy? Nie mam pojęcia. Golema użyję, jak już nie będzie wyboru i będzie trzeba go użyć. Tylko pytanie, co się stanie, jak umysł spadnie na zero? Oj, o kurwa! Jezus Maria, się zlękłem. Nie mam tego na niedźwiedzie? Trapa? Nie, nie w tym runie. Posiadam. Oj, ja stoję tu dalej. Pamiętam, w którymś runie przeczytałem jakąś księgę, co dała mi tak z 200% movement speeda może. Ale ma knagę? No ma knagę. Jeszcze mnie kontruje, bo moja postać boi się wielkich genitali. Tam są jakieś narzędzia, sierpy, zoba. Szybce. A jak nie, to do studni skacze. Jak widzę, że się nie będzie dało przedostać, on jest szybki dosyć. Do góry i niech pójdzie. No. A może ja pójdę do góry? Może... właśnie. A to już się riski. No. Teraz. Strach zaczyna cię chwytać. Zapal pochodnie. Kurwa! Kto... Bakman. Nie drzij się, bo tam chłop idzie. Czekaj. Nie, ty jeszcze jesteś przy zdrowych zmysłach, prawda? Tak, oczywiście. W innym razie już bym nie żył. Nie mam na to czasu. Słuchaj, błądzę po tych lochach już całe wieki. Moje poczucie czasu bardzo się zamazało. Mogły być lata, miesiące, albo obawiam się, może jedynie tygodnie. Po prostu dłużej tak nie mogę. Czuję już, jak mój umysł się poddaje. Po prostu nie mogę. Nie wiem, jakie możesz mieć tu sprawy, ale na twoim miejscu uciekałbym stąd tak szybko, jak tylko mogę. Jeśli ucieczka z tego miejsca jest w ogóle możliwa. Wzdech, co to było? O ja pierdolę. Kitramy. Łóżko. Łóżko to nie safe? Łóżko jest w złym stanie, te lochy są mroczne i niebezpieczne. Ale możesz tu chwilę odpocząć, jeśli tylko chcesz. To safe? Zapisz, zedrzyj pościel, zapisz i odpocznij. Orzeł reszka. No chyba sobie jaja, kurwa, robicie. Podwójny rzut. Proszę, reszka! Jedna! Jest, obie! Boże święty, jest safe, kurwa, i chyba po... na tym sokecie zapiszmy. Nie wiem po ilu godzinach gry, ale po wielu godzinach gry. O Jezus Maria, udało się! Czujesz się odrobinę wypoczęty, choć śniły ci się niepokojące sny. Ładnie. A ten? Bukman. O, obudziłeś się. Zaprawdę masz nerwy ze stali, przyjacielu. Ja siedzę tu trzęsąc się jak osika, a tu ucinasz sobie drzemkę. Niesamowite. Dobra, to teraz się możemy walić. Jest, mam sejwik teraz, to możemy spróbować golema użyć. Dawaj. Chodź. Się nie boję. Okej, okay, zdolności. Krwawy golem, przyzywam cię. No jestem na hita. Witold stracił lewą rękę. Generalnie to tak. Ja koniecznie muszę zdolność kliknąć. Kochające szepty. I self heal. Co jest kurwa? Ty. O.
Reszka. Nice. Strażnik szarżuje, ale udaje się uniknąć jego chwytu. Proste, że tak. I jeszcze ten ring jest zajebisty, ale dobry kurde run. I sejwik jeszcze. No, w końcu się coś dzieje. Dobra, zdolności. Chwila, ile miałem HP? 42, czyli jestem na hita. Tylko ręki nie mam, kurwa mać. Kochające szepty, healek. Tylko mam umysł 7. Na 2. O, jeszcze golema. Krwawy golem stracił rękę. Atak. Tylko w co? Ręce ma niby weak pointy. Ja bym mu żądło uwalił. Dawaj żądło. Golem nie trafił, niedobrze. Golem jeszcze tankuje, pięknie. Zaraz go healniemy. Nie ma rąk golem. Odetnijmy mu tego. O, łeb mu się. Jest, udało się. Kurde. Kiedyś dałem ci donata. Dzięki tak? tobie i widzom człowiek może odejść od życia codziennego. Dzięki Witek, od 4 lat kiedy cię oglądam nic się nie zmieniasz. Pepolowe widzowie. Dziękuję ci pięknie. Też wszystkiego dobrego życzę. I dziękuję też Kuba, Drenku, Beanosik, ten Paweł, Unlucky i Yoshimu. Rączki? No problem jest taki, że nie mam rączek teraz i golem też nie ma rączek. Ale w końcu zabiłem tego strażnika, gwałciciela. O cholera. Kikuty mam. A jak wyrosnąć? W sensie, może jest jakaś metoda. Żeby odrosły. Przeszukaj go. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie szukane. Pierw blida muszę wyeliminować. I zobaczmy, co miał strażnik. Może jakiś ten tasak pojebany. Potwór padł. Pobij jeszcze. Żadnej reakcji, ale daje satysfakcję. No, daje. Przeszukaj go. Znajdujesz ciasto mięsne i spleśniały chlebek. Ciasto mięsne? Chyba to z jedzenia jest. Ile mam hunger? 36. Nie wiem, czy mnie to zatruje. Właśnie, nie sprawdziłem, czy mogę kilku golemów przyzwać, bo jakbym mógł kilku golemów przyzwać, to OP. A jak ja pochodnie będę trzymał? Różnorodne narzędzia do tortur. Nie masz najmniejszego pojęcia, do czego służy większość z nich. Chyba też nie chcesz wiedzieć. Bierzesz ze sobą nóż do skórowania. O! O! Nóż do skórowania pozwoli mi armor ult ogarnąć ze skóry. Gites. Tylko trzeba jakiegoś psa znaleźć. Mały nóż używany do zdejmowania skóry zwierzętom i innym istotom. A ile ja w ogóle mam HP? 89, git, kut, 38, to mógłbym niby coś zeżrzeć. Marchewę zjemy. Dobra. Co to? Ten stół jest używany do tortur. Krew jest tu jeszcze mokra. Zaczynasz się bać. Nie mam statusu strachu. Dobra, sekundka. Dziękuję pięknie, Cytrusek. Dziękuję, Ricard i dzięki, Kajko. Zapisz? Właśnie zaraz sprawdzę, czy się da zapisać. Czy to była jednorazowa akcja. Ja również dołączam się do podziękowań widza z poprzedniego donata. Co prawda ja zauważyłem, że się przez te parę lat zmieniłeś. Troszeczkę linia włosów ucieka w tył. Ale to drobnostka. Nie przejmuj się owo.